Ja tylko zaparzę herbatę i zaraz wchodzę. 17? Tak, 17. To mam coś parę sekund, tak? Nie będę mówił raczej o jakichś początkach, tylko o naszych jakichś tam... Już jest. Jesteśmy już? Działa? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pytanie, czy nas słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Herbatkę. Tam wyłączyłem. Czekaj, ja ładnie lokowanie produktu zrobię. Najlepsza kawa. A, czekaj, jakieś... Najlepsza kawa tylko w macierzyszu. Ja mam herbatkę dzisiaj, ale mikrofibry jeszcze jakieś wezmę. Dzień dobry. Coś tu się dzieje? Czy coś tu się dzieje? Już nas słychać. Słychać nas, to super. Już idę, tylko w jakieś fibry wezmę. Nie słychać? Czy ja jestem... No właśnie, bo jedna osoba jest bez mikrofonu, znaczy Tomek. Ja słyszę. Tak? Fajnie. To bardzo dobrze. Jak coś, to mów tu, nie? Słuchajcie, jakieś mikrofibry. Mikrofony zbierać po prostu. Mamy, dobra, przywitajmy się. Cześć wszystkim. Cześć. Jest z nami dzisiaj Tomek, współwłaściciel marki Cleantech, z którym, jak wiecie, współpracujemy już chyba przeszło rok. Dosyć młoda marka na ponad rok. Nawet. Jesteście jednymi z pierwszych sklepów, które nas wprowadziły. No właśnie, ale testy były długie. I trochę was przemaglowaliśmy. Tak. Już nieraz pojawiały się produkty Cleantecha, natomiast jakby coraz to pojawiają się jakieś nowe informacje na temat tych produktów. Są w planach nowości. My też przekonujemy się do coraz większej gamy produktów z Cleantecha, dlatego ten dzisiejszy live. I jest z nami również Patryk. Dzień dobry. Powiem krótko, tak naprawdę poznaliśmy się w 2000, rozmawialiśmy przez 16 chyba. Tak jest. Słuchajcie, gość przyjechał, właściwie cała ekipa przyjechała. To samą drogę co dzisiaj. 500 km na dzień otwarty i wtedy powiedziałem, co za wariaci, słuchajcie, przyjechali do nas 500 km specjalnie na ten jeden dzień otwarty, który zresztą w tym roku również będzie 11 maja, także serdecznie was zapraszam. Postaramy się wpaść. I was również. Na początku może Tomek, kilka słów na temat Cleantecha. Jakieś pytanie konkretne? Nie. Trochę, jak powstało, z czego to się wzięło? Jakie są tak naprawdę założenia marki? Tak naprawdę wystartowaliście w momencie, gdzie nie było lekko, bo Shiny Garage już było, tak, i było po tym, tak, przejściu, tak, po tej fali hejtu. Po rebrandzie też całym. Też. Z tego, co pamiętam. No i był Audible, był w tym czasie rozrostu, tak? Więc nie wchodziliście w dosyć łatwym czasie. Nie wchodziliśmy, ale wydaje mi się, że to był ostatni moment, kiedy można było wejść, bo teraz no to obserwujemy jakby takie zagęszczenie tych marek kosmetyków. Co tydzień się ktoś w sumie otwiera, co tydzień się ktoś zamyka. Tak samo ze sklepami i studiami. Tak samo ze sklepami i studiami. Jest to temat modny, wydaje mi się. Ten rynek coraz bardziej się nasyca, ale sam rynek też najwidocznie rośnie, tak? Widzimy, że coraz więcej osób, takich laików, którzy nigdy nie korzystali z kosmetyków profesjonalnych, bądź korzystali po prostu z kosmetyków marketowych, przerzucają się na coraz lepsze kosmetyki, szukają, są ciekawi. Myślę, że też się bierze z tego, że powiedzmy nasz poziom życia w Polsce troszeczkę urósł, stać nas na więcej rzeczy, dlatego jesteśmy zainteresowani różnymi nowinkami nie tylko technicznymi, ale właśnie takimi produktowymi. No i też szukamy tych lepszych rozwiązań. Tak, nawet zaobserwowałem na ulicach, że coraz więcej osób ma naprawdę fajne auta, tak? Gdzieś to tam jest tak zrobione, że te finansowania są tak zrobione, że możesz sobie wziąć fajny leasing i jeździć super zajebistym autem za 200 czy za 300 tysięcy, nie płacąc ogromnych kosztów, dlatego... przy okazji trzeba dbać. Tak, a przy okazji właśnie trzeba dbać i tutaj jest właśnie pole do popisu dla was, tak? Czyli dla przede wszystkim detailerów, którzy też chyba, wy też chyba widzicie, że coraz więcej... Nie, no w porównaniu do tego, co było tam kilka lat temu, czy 8-9, jak zaczynaliśmy, a najlepiej to by mogli to zobrazować ludzie, którzy robią już detailing 12-15 lat albo dłużej w Polsce, bo są i tacy, zawsze to powtarzam. Tomek, ale powiedz nam, bo powiedziałeś, że jest ta półka marketowa, o tym wspomniałeś, i później są te kosmetyki profesjonalne. Ja też trochę ten kanał jakby na nas to wymógł, że ja trochę przestałem używać tego słowa marketowe, bo wydaje mi się, że produkt po prostu albo jest dobry, albo nie jest dobry, albo się broni, nie broni, a czy dojdziemy do tego sukcesu detailingowego tym czy innym produktem,
to jest jakby odmienna kwestia i czasami można gdzieś znaleźć perełki. Natomiast wiadomo, że są brandy, które się tam kreują na takie drogie, ekskluzywne. Jak wy się chcecie tutaj plasować? To znaczy... Czy wy jesteście tą pierwszą linią właśnie po tych, użyję tego słowa, którego nie lubię, po tych kosmetykach marketowych? No. To znaczy... Tym pierwszym kontaktem, czy to wy jesteście? My nie kreujemy na jakąś tam półkę, jeśli chodzi o właśnie to, co mówisz, półkę premium czy marketową, bo to jest kwestia mocno subiektywna tak de facto, czyli tobie jakieś kosmetyki marki premium się mogą wydawać premium, a inny stwierdzi, że to nie jest w ogóle dla niego, albo w ogóle nie zobaczy różnicy pomiędzy marketowymi, a tak zwanymi, a premium. To fakt. To jest na tyle subiektywna sprawa, co zawsze też powtarzam naszym klientom bądź potencjalnym klientom, że to są nasze produkty, one tak działają, ale na rynku mamy tyle różnych marek, że każdy dla siebie coś znajdzie, tak? Więc ciężko jest czasem sklasyfikować produkt na zasadzie, ten produkt jest super, tak? Jest może nawet nie, super to ok, ale że jest to jest najlepszy szampon. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy szampon, bo dla ciebie najlepszy szampon będzie jeden, a dla Patryka będzie inny. To fakt. Bo nawet głupi zapach może ci się, wiesz, ciebie denerwować, a jego nie. Tak jest. Pomijając kwestię właśnie działania, więc my jakby tworzymy te produkty z jakąś myślą początkową, tak? Czyli chcemy, żeby nasz szampon na przykład był kwaśny i sobie radził gdzieś tam z tymi osadami mineralnymi, dlatego też na przykład nie mamy w ogóle neutralnych szamponów do mycia, czyli nie mamy ani piany, ani szamponu neutralnego, bo jakąś tam filozofię wyznajemy, że to ma domywać. Że to ma domywać i jakoś pomagać. Pomagać, a też niekoniecznie to musi szkodliwie działać właśnie na woski, powłoki i tak dalej, bo w Polsce się wytworzyły pewne mity na ten temat, które gdzieś tam już powoli w sumie uciekają, ale to też nie wiem, z czego to się zaczęło, bo ja myślę, że od wosków to wyszło, że każdy chciał coś najdelikatniejszego. Neutralne pH, te sprawy. No dokładnie. Tak, tylko właśnie skąd się wzięło to pojęcie neutralnego pH, że to dla wosków jest okay. Tak, i skąd się wzięło, że siódemka jest zawsze neutralna. Tak, właśnie. No neutralna na skali jest, oczywiście. Skali, ale w odniesieniu do produktu, który jest gdzieś tam, nie wiem, kwasowy, to już siódemka już jest tak de facto, można powiedzieć, na łopatę, tak na chłopski rozum, zasadowa, tak? Bo jest wyżej. No tak, tak, dokładnie. Więc w ten sposób. No my jakby te produkty chcemy, żeby były i przystępne cenowo w miarę, bo jednak się są przystępne, tą moim ceną zdaniem. Gdzieś uplasowaliśmy troszeczkę niżej, to też dlatego to bardziej też pod kątem biznesowym można tak powiedzieć. No po co powielać produkty, które już są w tej samej cenie? Lepiej zrobić coś trochę innego, w trochę innej cenie, może ktoś się zainteresuje tymi naszymi produktami, potem sobie skoczy, nie wiem, nawet do tej tak zwanej półki premium. No tak. Więc kwestia jest otwarta. No ja zawsze powtarzam, że jeśli nie widzisz na przykład różnicy między naszym produktem w działaniu a marketowym, to nie przepłacaj. Kup sobie ten marketowy, jeśli on ci w 100% wystarczy. Ale ty jesteś uczciwy. Nie, no bo to jest bez sensu, wiesz, to nie ma co robić jakiś... Nie mam ciśnienia takiego, że... Ale to jest to, co ja powiedziałem, że liczy się jakby osiągnięcie celu, a czy ty... Czasami dostajemy maile od ludzi, że pochwalę się pracą, ale w sumie nie zrobiłem tego detailingowo, bo nie mam takich kosmetyków, tylko kupiłem w markecie. Co z tego? No zrobiłeś dokładnie. Coś fajnego i wyszło ci. Na przykładzie tej pasty Tempo, nie? Lepiej zrobić nawet tą pastą Tempo, niż nie robić nic po prostu. Tym był chyba polem. Wiesz, wszystko jest kwestią tego, kto też jak tego użyje, nie? I jaki jest stan jego, wyjściowy, nie? I jakie ma oczekiwania. Tak, ale bo jak, jeżeli mamy zrobić cokolwiek, niż nie robić nic. Tak, musimy... Dokładnie. Są już pytania? Są pytania i mówcie pojedynczo. Kłódnia! Dobra, jeszcze kilka słów tylko o Patryka. Patryk, powiedz, kiedy, może tak słowem wstępu, kiedy jakby zaczęła się wasza przygoda z detailingiem, kiedy powstało studio? Wspomniałem, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy i jak doszło jakby tutaj do waszej współpracy. Znaczy, generalnie zainteresowałem się detailingiem jakoś w 2012 rok. Tylko że przez dłuższy czas było to dla mnie typowym hobby. Odskocznia, gdzieś tam po pracy pójść do garażu, coś pogrzebać. No tak. Czy to jeszcze wtedy nawet przy skuterach, czy to już później przy samochodach, można było się pobawić. Od
2016 roku bawię się już troszkę bardziej profesjonalnie. To właśnie jak byliście u nas. Tak jest. No, można powiedzieć, że u Ciebie byliśmy jakoś świeżo 2 miesiące po otwarciu firmy, więc wtedy wiesz, te 500 kilometrów nie było żadnym problemem. Tak na dobrą sprawę za dużo tej roboty jeszcze nie było, więc trzeba było po prostu jeździć, poznawać ludzi, kombinować i pozyskiwać wiedzę. No, siema, jak wyglądacie. Tak wyglądamy. Cześć. Bardzo ładnie. To tak stale na palce. No co, generalnie minął już nam 3 rok działalności. Całkiem fajnie to się wszystko kręci. No myślę, że o Was dużo słychać i widać Was i myślę, że wiele osób, którzy nas oglądają. No staramy się. Kojarzy. Próbujemy. Magiczny warsztat. Magiczny serwis, tak jest. No, próbujemy gdzieś tam się wpychać. W takim miejscu, gdzie ja bym się na przykład nie spodziewał, że w Nowej Soli jest... No bardzo dużo osób nam mówiło, że jest to niewykonalne, żeby w takim miejscu jak Nowa Sól otworzyć studio, które będzie rzeczywiście prosperowało w jakiś sposób. No. Jak doszło do Waszego spotkania? Do naszej kooperacji. Współpracy, tak. Generalnie co, no, poznaliśmy się też jakoś z rok temu. Żeśmy się dużo prowadziliśmy dyskusji między sobą. Bardziej się poznaliśmy na Messengerze. Tak, to było po prostu... Ja chyba do Was sobie napisałem, że czy nie chcielibyście po prostu sobie sprawdzić naszych produktów. No to na samym początku jak gdzieś tam się pojawiliście, a później zaczęliśmy gdzieś tam ten kontakt troszkę bardziej zacieśniać. Dużo wymienialiśmy między sobą jakieś spostrzeżenia na temat rynku, tego co się dzieje, jakie są dziwne aspekty i tak dalej. No i z tych rozmów potem wynikła jakaś tam bliższa współpraca. Tak, jasne. No, tak, wszystko potwierdzam. Dobra. Tak było, nie zmyślam. Lecimy z pytaniami, mamy jakieś? Tak, jest parę pytań. Nie będę się tak pochylał, właśnie, bo to może, ten... Może ja się pochylę. Będzie coś więcej widać, nie? Czy macie chemię do prania? Jeśli nie, to zamierzacie w przyszłości wprowadzić je? Pozdrawiam. Patryk, no generalnie mamy produkt, który nazywa się Shot Foam. Shot Foam jest generalnie produktem do ogólnego prania, można powiedzieć. On się nadaje zarówno jako odplamiacz, też często, gęsto go wykorzystuję jako ewentualny bonet. W ekstraktorze też fajnie się sprawdza, jeżeli chodzi o wyciągnięcie, powiedzmy, jakichś tam resztek mocniejszego stężenia. Czyli w momencie, kiedy byśmy chcieli go wypłukać, też tym produktem możemy wypłukać mocne stężenie, delikatniejszym stężeniem. No co, generalnie... Czyli mamy tyle. Ten produkt taki... No, jeden produkt, jest wysoko, jeden, jest dwa w jednym. Jest wysoko pieniądzym produktem, takie było w sumie założenie, bo... Ja generalnie nie mam doświadczenia z tym produktem, gdzieś chwilę go użyłem i tyle. To jest chyba jedyny produkt z Intecha, którego tam nie męczyłem. Nie używałeś. Znaczy, generalnie ja też nie jestem fanatykiem prań, nie robię tego, nie lubię tego, nie jest to jakimś moim konikiem, że tak to powiem. Ale dużo osób korzysta po prostu z APC do prania też, tak? Tak de facto. No niby tak, no, ale więc... ja nie jestem do końca przekonany. No i ja też nie używam, ale można. Co kto chce. Także tak. Raczej bym został przy tym szocie. No po APC zawsze, jeżeli już nawet, no trzeba dobrze wypłukać. Tak, wymaga dużo większej zabawy. No i problem z pienieniem, a szczególnie przy Waszym APC to pienienie jest... Mega wysokie. Jest no, to nawet przy 1 na 100, tak jak u Ciebie ostatnio na filmie było widać. No, było widać. W dalszym ciągu bardzo fajnie pieni. A przy tym mocnym stężeniu to powiem Wam, że aż ten pędzelek po prostu aż się ślizgał, nie? Bo tak tej pianie była taka aż bita, nie? Także to... O, to zależy kto co lubi też, no, nie? Tak, to jest. Mamy coś dalej? Czy są jakieś sklepy stacjonarne, gdzie można kupić produkty klienta? To może Paweł? MX Nowicki w Macierzyszu u nas. Zapraszamy serdecznie. A my polecamy. Ale serdecznie. Tomek, powiedz jak najbardziej. Ogólnie w tym momencie w Polsce mamy około 30 dystrybutorów. Zapraszam na naszą stronę, gdzie w zakładce partnerzy na mapie mamy tak de facto wszystkich dystrybutorów. W każdym większym mieście mamy co najmniej jednego, więc... No ale teraz też głównie przez internet ludzie kupują, więc zapraszamy do... Ale fajnie zawsze internet. Jest też podjechać, oczywiście, można pogadać. Pomacać. Tak, podąchać czasami. No. Dokładnie. Kolejne pytanie, kiedy jakieś boski, powłoki, grejski i tym podobne? O, to jest pytanie do Ciebie. No, w przyszłości. Znaczy, woski twarde, wszyscy o to pytają, a my jakoś nie mamy do końca ochoty na razie tego robić. Nawet dzisiaj męczyłem Tomka właśnie tym pytaniem. Dlatego, że mamy większe priorytety, tak? No i też mamy produkty, które tak na dobrą sprawę z woskami nie do końca się lubią, nie? Więc nie przeszkadzają im, ale też jeżeli ktoś nie zachowa tych, powiedzmy, odpowiednich stężeń, to może sobie ten wosk bardzo szybko wypłukać. Ale to też nie o to chodzi. Z drugiej strony, nie wiem, ja jestem fanem, bo ja jestem leniwy. I w sumie nie za często jeżdżę czystym autem.
Chociaż nie jest źle dzisiaj. Tak się poprawiłem, bo to mój wspólnik mógłby najbardziej zobrazować, jak moje auto wyglądało 2 lata temu, a jak teraz. Ale ja jestem zwolennikiem sprayboxów i kudeków po prostu, bo robię to w 2-3 minuty całe auto i mam spokój. Nieważne, że muszę to zrobić, nie wiem, co 2-3 tygodnie przy każdym myciu. W słabych warunkach atmosferycznych, ale wciąż zajmuje mi to tylko 2 minuty. Jasne. No. Ale to jakby pokazuje to co, o czym teraz mówisz, co lubisz, odzwierciedla też trochę Cleantech, markę, no tak, nie? Produkty. Tak, no. I to jest fajne. Szybkie produkty. Dlatego bardzo lubię, znaczy no, nie nazwałbym was już marką niszową, natomiast no, jak zaczynaliście, no, to byliście wiadomo. Zaczynaliście Zawsze dosyć niedawno, niszowy. Byliście mali. Każdy kiedyś był niszowy. I w ten sposób zaczynaliście swoją drogą, też tu pozdrawiam i podziwiam. Rozmawialiśmy dzisiaj o Piotrze z The Tyler's Magic, tak, tak. Gdzie te produkty też jakby przekazują jego potrzeby. Tak, i te produkty są zupełnie inne. Nie są powielonym kolejnym tak. tym samym produktem. A chociaż to jest wiele sklepów mówi, że w ogóle im się to nie sprzedaje, ale no kwestia no, tego, żeby to... Inna strona biznesu, że tak. Ale też kwestia tego, żeby to... To my, sprzedawcy, powinniśmy powiedzieć, dobra, to działa w ten sposób, to w ten, co potrzebujesz, tylko tak? Wiesz, nie każdy sprzedawca jest praktykiem, tak jak ty. Ty tak wiesz, jest. Znasz wszystkie produkty od podszewki, mamy sprzedawców, którzy po prostu biorą towar, bo o niego ludzie pytają i oni nie wiedzą nic za bardzo o tym produkcie. No jasne, nie, wiedzą, no nie każdy ma obok... ten kudek od tego kudek. No i tyle. No do was na półkę nic nie trafi, dopóki tego nie przetestujecie, nie? Nie każdy właśnie ma takie podejście, zresztą tak. Nie każdy ma możliwość przetestowania produktu. Tomek wiedział, ile czasu, wie ile czasu zajęło, zanim to wprowadziliśmy, a powodzenia dopiero... nowym markom. Dopiero ostatnio jeszcze rozszerzyliśmy tą gamę produktów. Tak. I teraz już jest wszystko kompletnie tak naprawdę i w pełnej od ręki. Rozmiarówce, litrażówce. Tak. Dobra, lecimy z pytaniami. Tak, znaczy to jest takie od Aleksa bardziej stwierdzenie, niech się pochwalą swoją dumą. Chyba takim produktem najlepszym. Okej. Okay. No. Wydaje mi się, że to nie my się mamy chwalić, tylko wydaje mi się, że to widać po użytkownikach, że takimi topkami to jest Tech Cleaner, czyli nasz szampon odtykacz do powłok. I to w sumie jako jeden z pierwszych produktów tak wypłynął. Kolejnym produktem jest w sumie od niedawna, bo piana przecież wyszła z pół roku temu, może troszeczkę więcej. Tak, Citrus Foam, który jest lekko zasadowy. I tutaj jeśli chodzi o na przykład, tu bardziej doceniany jest produkt Easy One Spray Wax przez profesjonalistów, że właśnie jego bardzo lekka konsystencja nie wpływa jakby na, nie zmienia hydro, nie wpływa na powłoki negatywnie, nie zatyka ich na woski tak samo, więc myślę, że jakbym miał wybierać top 3, no to są chyba te produkty. Mhm. Ja bym gdzieś tam jeszcze blisko tego podium usadowił jeszcze Clean Wheela, który swoją mocą potrafi zaskoczyć niejednego. Clean Wheel, Red The Wheel, no to top 5. Tak, jedno dokładnie. Tak. No. Pokazaliśmy zresztą moc Clean Wheela już. Tak. Po ilu myciach i jakimi stężeniami ten cleaner usunie wosk typu Colinite 476S? Chciałbym sobie jakoś zobrazować jego moc i agresywność. Mogę? Proszę. Jasne, no może na przykładzie tego, nie? Nie usunie do końca. Moim zdaniem chemia, słuchajcie, nigdy nie usunie do końca. A jeżeli już mówimy o usuwaniu, to moim zdaniem większy wpływ na to będzie miała wysoka zasada niż wysoki kwas. Kwas, po prostu, tak. Niski kwas. Mocno stężony, po prostu. Generalnie wosk to jest coś tłustego, więc musimy sobie wyobrazić, że co nam odtłuszcza powierzchnię? Produkty zasadowe. Więc musimy użyć mocnej zasady. Oczywiście Tech Cleaner w stężeniu, nawet rozmawialiśmy tutaj, zresztą słuchajcie, tutaj jest maseczka ta z ostatniego filmu, gdzie były zymole. Mhm. Leżała tydzień tam na dworzu, mocno zanieczyszczona, już przykamieniona. Po myciu zwykłym szamponem nic się nie działo, dopiero jak przemyliśmy Tech Cleanerem, to zaczęło coś hulać. Natomiast przemyliśmy 1,5 stężeniem, więc dosyć mocnym moim zdaniem jak dla... No zważywszy na to, że normalnie do wiadra wlewa się 50 na 10 litrów. No tak, dokładnie. No bo 1:5 robi nam naprawdę wysokie stężenie. Dokładnie, raczej przy woskach, dlatego Tech Cleanera ja to tak samo mówię, że albo jako szampon, tak jak Patryk powiedział, albo gdzieś tam 1,10, najlepiej
najlepiej nawet 1,15. Mhm. Oczywiście co innego, jeżeli mówimy na przykład o wosku typu Fuso, tak? No, bo to jest już taki mega. Ale tu przy Zumolu ten 1,5 niby nam odetkał, ale ja mam wrażenie, że też troszeczkę nadszarpnął, nie? Znaczy, no to na pewno. Wiecie, no ja moim zdaniem... Ale nawet czysty moim zdaniem by nie usunął. Generalnie kwasy w momencie, kiedy mają ten ruch mechaniczny, nie? To tak. Jednocześnie znaczy, nam dużo tak. szybciej potrafią takie rzeczy pozjadać. No, ale też druga sprawa, że wosk jest jakąś powierzchnią, którą mechanicznie też ścieramy, więc każdy ruch mechaniczny wpływa jednak na ten wosk. Dokładnie. Na jakimś tam dokładnie. Stopniu. Nie dokładnie. Wiadomo, że im dokładnie. Mocniejsza dokładnie. Chemia, tym bardziej penetruje. No ale tutaj to też jest, się zgadzam, że nie da się tak tego usunąć 100%. Znaczy, no, na pewno czysty tech cleaner bardzo, ale to bardzo te naturalne woski by nadwyrężał. Niektórzy mogą powiedzieć, że dobra, to już jest zgon, ale dla mnie jednak taką finalnym usunięciem wosku zawsze będzie przeciągnięcie lakieru jakimś cleanerem. Dokładnie. Ściemy. Właśnie to też chciałem dodać, żeby właśnie zaraz się nie skończyło to tak, że będą ludzie usuwać woski tech cleanerem i wrzucać od razu wosk, a potem ten wosk nie będzie działał. Dokładnie. Zawsze cleaner jest konieczny. Dokładnie. Chociaż zawsze też z drugiej strony można powiedzieć tak, lepiej tak zrobić, że bez cleanera, a ten mocny tech cleaner, niż w ogóle po prostu dowoskować zakamienioną tak, jakąś brudną powierzchnię. Tak. Pytanie do Tomka, ewentualnie też do Pawła. Dlaczego Pintek wycofał ze swojej oferty duży zestaw kosmetyków do zakupu? Duży zestaw kosmetyków. A my nie mieliśmy nigdy zestawu. Nie, bo to chodzi o to, że my kiedyś działaliśmy, znaczy my otwierając naszą firmę mieliśmy pomysł, żeby pominąć dystrybutorów takich jak Paweł i sprzedawać samemu. No ale jednak... Zrozumieliście, że tak, nie dacie rady. Zrozumieliśmy, że to jest błąd, rynek to zweryfikował. Mieliśmy tam jakieś zestawy, które miały pomóc może w jakiejś tam promocji naszej marki. Zostały one wycofane, no bo przygotowujemy tak de facto teraz nowe zestawy, ale już opakowane właśnie w kartoniki, setboxy, które mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wyjdą, więc zestawy będą, mówię, opakowane w karton, nie będzie na zasadzie takiej, że będą one zbierane z półki i nie zapakowane w nic, albo po prostu w siatkę foliową, czy coś w tym sensie. Wrócą, spokojnie. No swoją drogą pytanie też do Was, to tak piszcie tam, czy lubicie takie zestawy, ja to jestem ciekawy, bo generalnie my mamy jako sklep doświadczenie, że raczej mało kto lubi takie zestawy, bardziej wszyscy, być może to wynika ze specyfiki naszego sklepu działania, że no tak. Raczej wszyscy chcą, żeby im po prostu dobrać, ale być może dlatego, że my od razu ich atakujemy informacjami i to do tego, to do tego, a to do tego, mieszamy, ale dobre pytanie, więc też właśnie do Was, czy lubicie takie gotowe zestawy, tak z ciekawości. Jedno pytanie, pytanie od Domela. Nowy Inside Cleaner, co go wyróżnia wśród setek podobnych produktów? Ciężkie to może pytanie. Ja coś tutaj podpowiem. No, generalnie Inside od pewnego czasu ma nową formułę. Tak. No to przede wszystkim będzie go wyróżniała w tym momencie dosyć niska cena względem jego siły działania. No bo on względem starej formuły praktycznie w ogóle nie osłabł. Jest w dalszym ciągu tak samo silny, ale jednocześnie dużo łatwiej jest ściągnąć ten produkt nam z przykładowo plastiku. Nie wymaga on w żaden sposób wypłukiwania. No i jednocześnie możemy bezpośrednio już po nim wrzucać dressing. No a dzięki temu, że będzie w niskiej cenie, myślę, że jest dobrym wyjściem. No i ładnie pachnie. Mniej dusi. Znaczy, Boże, no to jest kwestia, tak jak mówiłem. Patryk, ty robiłeś chyba takie porównanie z tego poprzedniego, mocniejszego? Tak, z tym, no. I tak naprawdę to nie wyszło. Ja nie potrafię znaleźć różnicy. No musiałbym trafić naprawdę jakiś mega brudny plastik, zapchane pory takim, nie wiem, jakiegoś szarego, białego bądź kremowego plastiku, gdzie trzeba byłoby naprawdę już powalczyć ze szczotką, żeby to pousuwać, no ale to już jest wtedy zabrudzenie, które kwalifikuje się pod użycie APC, a nie produktu, który po prostu jest przedszygotowy. Tak. No chcieliśmy, żeby ten produkt był po prostu szybki i łatwy w użyciu, czyli prysk, przecieram, do widzenia. No i mamy przygotowaną powierzchnię pod dressing. Mamy przygotowaną, odtłuszczoną powierzchnię pod dressing, albo nawet nie pod dressing, po prostu jest jakaś mała plamka, nie wiem, dziecko coś tam. Ja coraz bardziej jakby przyglądam się i coraz bardziej lubię takie gotowe cleanery do wnętrza i często jakby fajnie jest wyważona ta jakby moc czyszcząca właśnie. Tak, właśnie, no bo tu chodzi też o Wasz czas pracy, tak, żeby zamiast się bawić w rozrabianie, szybko prysnąć i do widzenia. Dla użytkownika takiego, który sam sobie robi auto, gdzieś tam ogarnia, na co dzień to też jest bardzo wygodne, bo nie musi się bać, że dobierze zbyt wysokie stężenie i będzie problem. Wracając do tego Inside Cleanera, uznaliście po prostu, że
nie ma potrzeby tak mocnego gotowego produktu. W takiej cenie po prostu... Tamten produkt, który był wcześniej w tej wyższej cenie, on generalnie dalej nawet w stężeniu 1 do 5 robił taką samą dobrą robotę, więc miało się to z celem, że on kosztował tyle pieniędzy. Właśnie, ma być gotowy. On po prostu nie był wykorzystywany w 100% w tamtej formule, a było płacone, że tak powiem, więcej. No i też finalnie... Po co czasami używać, tak jak wszystko w detailingu, nie? Step by step, najdelikatniejszym sposobem, tak żeby osiągnąć ten swój zamierzony cel. Każdy się przyzwyczaja do tego, żeby od razu walić armatą, nie? Tak, a to mija się z tym, nie o to chodzi. Dobra, lecimy dalej, bo już nas tu męczy, że kolejne pytanie, Paweł. Tak, to już pytanie do Tomka. Czy wasza chemia jest produkowana od podstaw przez was, czy produkowana w firmach zewnętrznych i tylko brandowana przez was? To znaczy, wszystko zależy od pytania, co to znaczy brandowana według ciebie. Nie mamy swojej fabryki, jeśli o to pytasz, bazujemy na zewnętrznych kontaktach, jednak nasze formuły powstają z naszej strony, że tak powiem. To nie jest tak, że bierzemy ofertę z jakiejś firmy produkującej kosmetyki i mówimy to. Tylko jak widzicie, też te produkty od samego początku, gdzie zaczynaliśmy 2 lata temu, one lekko się zmieniły i tu mogą nam, to może potwierdzić wiele osób, że szczególnie w pierwszej fazie, kiedy gdzieś te testery wysyłaliśmy, rozdawaliśmy i tak dalej, że widzą różnicę między tamtymi produktami, tak, na przykład dressingiem pierwszym, a tym, co jest teraz, w działaniu, w formule, w jakości. Więc uczymy się cały czas, rozwijamy się cały czas i poszerzamy też, będziemy poszerzać właśnie naszą gamę kosmetyków, myślę, że w tym roku o wiele więcej produktów niż przez ostatnie 2 lata, bo mamy już pomysły, mamy już nawet gotowe 2 produkty, tylko czekają na sfinalizowanie, że tak powiem, czyli karty charakterystyki, etykiety, to też niestety trwa, więc chcieliśmy zdążyć na targi w Poznaniu, ale niestety się nie uda, więc w kwietniu myślę, że co najmniej 1 premiera przed nami. Tutaj już nawet testowałeś. Brawa za szczerość. Po co robić bajki, tak? Też dlatego jakby fajnie tutaj rozpoczęła się współpraca. Dalej pytanie też od Herplinera. Rozrobiłem go 1 do 5 i próbowałem obudzić Cube Bonda nałożonego się 6 śmiechów wcześniej. I po pierwszym razie nic się nie obudziła, za drugim razem też nie, już powłoka by umierała. Ja bym spróbował jeszcze czystym, albo sięgnął jednak po jakieś mocniejsze preparaty do odtykania, takie mocniejsze water spot removery, nie? Nie wiem, jak ty, Patryk. No ja jeszcze bym też spróbował, może najpierw zrobił pełną dekontaminację, czyli też gdzieś tam trochę tej zasady użył. Użyłbym też na pewno tara, użyłbym Irona, żeby po prostu gdzieś to samochód oczyścić w pełni od A do Z. Nie? Pełen wtedy, serwis powłoki. Tak jest, wtedy byłoby wiadomo, czy coś się z tą powłoką dzieje, czy ona tam jest, ale jest zabita, czy po prostu poszła sobie w siną dalej. No, ja bym tylko dodał, że pamiętajcie, że ten cleaner to nie jest złoty środek, tak? To nie jest jakiś magiczny twór. I to nie jest water spot. Tak, to jest produkt, który wspomaga, czyli przy myciu bieżącym, przy myciu nawet większych zabrudzeń, on wspomoże i usunie część tych osadów mineralnych, ale nie wszystkie, bo do tego mamy już specjalistyczny produkt. Dokładnie. Przeczytam pytanie, ale może to Pawła. Czy używacie innych marek do pielęgnacji swoich samochodów, produktów podobnych do oferowanych przez was, czy tylko swoje? W sensie, to chyba do mnie. To do Tomka bardziej, nie? Tylko swoje. Nie no, tak szczerze to przyglądamy się oczywiście innym markom i gdzieś tam testujemy sobie różne rzeczy, chociażby żeby sprawdzić, czy nam się to podoba i co byśmy zrobili innego. No, albo czy potrafimy w jakiś sposób to poprawić. Tak, tak. No to jest kwestia właśnie subiektywnych odczuć, czyli biorę jakąś markę, sprawdzam dany produkt, którego jeszcze my nie mamy w gamie, patrzę, no pasuje mi, ale jednak bym, nie wiem, zrobił go trochę inaczej. No i robimy inaczej. Koniec. Tam wracając jeszcze dostałem komentarz, że dekontaminacja w 100% była zrobiona do tego Q-Borda. No to może zabiłeś tak jak ja swoją. Też tak może być. Chociaż jak się coś jeszcze ruszyło, to ja bym raczej spróbował wrzucić jeszcze jakiś tam top coat, nie? Jeżeli coś tam stało, no to dlaczego nie? No, czy nawet chociaż jakiegoś spray sealanta. No, dokładnie. Żeby to podbić, jeszcze niech chociaż coś pożyje. Tak jest. Kolejne pytanie. Różnica między Carnawox a Spraywox i momencik, bo tu widziałem podobne. Bo tu było też parę pytań. Nie wiem, jakoś nie umiem. O porównanie. Przedstawcie pokrótce Spraywoxy, bo macie z tego, co pamiętam, 3 i który ma jakie cechy. Okay. Więc może opowiedzcie. No to prosta sprawa. Bo zostały tylko 2 w ofercie, ponieważ wycofaliśmy
High Glossa i Premium Liquid Waxa, czyli były cztery. Ja dodam jeszcze odnośnie High Glossa, że jest to mega przyciemniający, a właściwie był już. Już go nie ma, no. Mega przyciemniający produkt, natomiast jeżeli chodzi o samą aplikację, arcytrudny. Ciężka, dlatego właśnie go wycofaliśmy. Staramy się coś zrobić na tej bazie, w sensie jeśli chodzi o przyciemnienie, ale żeby ta aplikacja była przyjemniejsza. Ale wracając do tego, co mamy teraz w ofercie, no to Karna Waxa traktujemy bardziej jako quick detailer, bo jego trwałość nie jest jakaś wielka. 2-3 tygodnie to jest max, czyli to jest taki quick detailer z domieszką wosku, tam Karna Oby, dlatego też się nazywa Karna Wax. Jego konsystencja jest troszeczkę cięższa od Easy One Spray Waxa. Karna Wax możemy nawet aplikować na gorące powierzchnie, ponieważ on sam odparowuje, więc to jest idealny produkt dla zlotowców tak zwanych. Zlotowiczów. Tak, zlotowiczów, przepraszam. Czyli jedziemy na zlot, mamy nagrzaną machę na maksa, ale możemy tym smarować i się nic nie boimy, że zostanie jakaś smuga, bo po prostu to odparuje. Easy One Spray Wax to jest oczywiście troszkę... raczej na fibrę tak, i przetarcie, oczywiście. A nie na lakier i bach od razu. Bach, tak. To pamiętajcie. To od razu w ogóle odparuje. Więc nawet nie posmarujecie, ale tak. Tak jest. No Easy One Spray Wax to jest troszeczkę, powiedzmy, bardziej dopakowany produkt, ale o lżejszej konsystencji. Jest jak woda, też odparowuje, ale nie aż tak szybko jak Karna Wax. No i świetnie się nadaje do... Nie wiem, czasem niektórzy używają jednak do pielęgnacji powłok ceramicznych gdzieś tam. No taki bieżący, powiedzmy, nazwijmy tak, to delikatny spray sealant, ja bym to tak traktował, tak, i tak go traktuję. Auto ładnie wyjechało. Dokładnie. Na przykład po tylko trzeba dodać, że to nie jest taki podbijacz hydrofobowości w sensie kropelek. Bo bardziej luk. Tak. Ale fajnie wyciąga moim zdaniem właśnie wygląd, jeżeli chodzi o taką szklistość. Zresztą robiliśmy nawet, Kubuś robił tam na swoim aucie. Chyba, czy nie, gdzieś robiliśmy na jakimś aucie na szybko po myciu właśnie tego Easy One'a i w takim sztucznym oświetleniu tu u nas naprawdę szok jak to wygląda. Gdzie auto nie było w ogóle po korekcie, nic tam nie było robione. To jest jeden z takich niewielu produktów, gdzie ewidentnie... Teraz Kubuś się wysunie tam. Ewidentnie tutaj nawet po aplikacji na jeden element, przynajmniej ja, potrafię zauważyć tą różnicę. Nie? Mhm. Widzę, że ten boczny element nie jest aż tak szklisty. Tak. I to ewidentnie ten produkt momentalnie, jedno przetarcie i już to widać, więc dlatego ja go też lubię, bo jest bardzo szybki i jednocześnie robi naprawdę fajną robotę. I nie ma żadnego problemu właśnie z docieraniem, odparowywaniem, to jest fajne. No, to się po prostu aplikuje. Tak, a dodatkowo fajny wspomagacz przy osuszaniu też. Tak jest. Tak. Mi też się też można, sprawdza bardzo fajnie. Lepiej trochę podbija. Można go nawet na mokro aplikować, bo przy Karna Waxie nie ma to sensu, bo po prostu on tak odparowuje, że na mokrym to traci tą właściwość, tak? Jasne. No ale tutaj jak najbardziej fajnie też sobie radzi. Czyli fajnie. I zapach. Zapach się podoba? Dobrze, ale ten nowy czy stary? Pytanie. Jaki polecacie poprzedni. Bezpieczny preparat do czyszczenia felg malowanych z polerowanym prądem? Red. Jeszcze raz, proszę, bo się zawiesiłem. Zapewne chodzi o felgi lakierowane z frontem CNC. Z polerowanym frontem. No właśnie, ale no bo to jest... Pytanie ale o co dobrze chodzi. Powiedziałeś, no właśnie, bo dużo osób właśnie mówi, że ma polerowany front, a to tak jak jest. Patryk no tak jak mamy tutaj właśnie w Kuprze. W Kuprze to nie jest polerowany front, tylko to jest maszynówka CNC, która jest przykryta lakierem bezbarwnym. No i tutaj tak na dobrą sprawę kwas też nie zrobi krzywdy. Tak. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście mamy poler, czysty, goły poler, bez żadnego możliwego jakiegoś tam lakieru bezbarwnego, czy zabezpieczenia chociażby nawet ceramicznego. A sprawdzić to łatwo, bo możecie wziąć mikrofibrę, troszkę pasty, potrzeć, jak się brudzi na czarno, to jest Goły alu. Jak jest goły alu, no to wtedy kwas odpada. Ale Red nie zrobi w żaden sposób krzywdy i jest jak najbardziej bezpiecznym produktem. Czyli Red tak. Red The Red The Wheel, tak czyli The Ironizer. The Ironizer, tak jest. Dokładnie. Żadnych kwasów i... jest nowa sól, zobacz. Jest nowa sól. Za dużo ich. Tak, za dużo. Wszyscy oglądają jak małysza. Gotowce są dla leniuchu, nie lubimy zestawów, ale są też głosy, że lubią. Klienci zestawy, zestaw mały był super, kupiłam chłopakowi na wypróbowanie i byliśmy zachwyceni produktami. Moim zdaniem dobry zestawy. Patent, żeby przetestować jakiś zestaw kosmetyków. No teraz są sample kity. No są sample kity, które też wycofujemy. Właśnie po to robimy, no mówię, będą pełnoprawne setboxy, w których jeszcze nie wiemy jaka pojemność, ale albo pół litrówki, albo litrówki. Oczywiście one będą jakby... W zestawie tani, tak, w jakimś tam procencie. Ale to jeszcze chwilkę, prosimy. Który z waszych QD, QW jest
jest najbardziej śliski, najbanalniejszy w dotarciu, a który wnosi najwięcej do wygrodu. Nie wiem, czy to już omawialiśmy. No, moim zdaniem tam Easy One, tak. Według mnie. Ja też używam to praktycznie tylko Easy One'a. Carnowox jest fajnym produktem, przyciemnia też całkiem spoko, no ale to jest właśnie produkt do użytku złotowego. Nie zrobi tego. Tak, nie ma tego looku, nie? Jednak Easy One robi. Nie ma kropki na D. Tak, no i ja też jestem leniuchem, więc jak nazwa wskazuje, Easy One jest bardzo prosty. Dlatego go uwielbiam, no i zwłaszcza w starym zapachu. W starym? Zdecydowanie. Te perfumki robiły fajną robotę w powietrzu. I się zamieszało teraz, koniec. Zrobimy dwa na mnie. Załamał się Tomek. Koniec life'a. Kiedy wejdzie Kudę do wnętrza, czy będzie się dogadywał z dressingami innych firm, na przykład Interior Wow, czy tylko z waszym? Będzie bardziej czyścił, czy przyciemniał? Dobre pytanie. Sam jeszcze nie wiem. Znaczy, pracujemy nad takim produktem. Tak, pracujemy, ale... Wyjdzie w praniu. Tak. Znaczy może nie, że wyjdzie w praniu, no, bo praniej będziemy. Założenia są, ale to ma być połączenie właśnie lekkiego czyszczenia z lekkim przyciemnieniem, więc to nie będzie ani... Jak Quick Detailer, po prostu to jest produkt do szybkiego przetarcia. Ani to nie będzie dressing, ani to nie będzie czyściciel, więc to będzie coś pomiędzy Inside Cleanerem a Interior Dressingiem, albo może taka jakby hybryda, można powiedzieć, czyli... połowie drogi. Ale ten ostatni, co nam dostarczyłeś do testów? Nie. Nie. Zdecydowanie to nie. Ja już słyszałem. Zaburzył mi cały test dressingu, słuchajcie. Przepraszam. Na mojej, na boczku. Był z nim kłopot, no to się zgadzam. Produkty w bólach powstają. No niestety. Na przykład Water Spot Remover już od roku planuję, że wydam, a jeszcze nawet... Do kosza poszło trochę. Do kosza poszło już parę litrów. No. Kolejne pytanie od Domela. Czy planujecie premierę typowego Wheel Cleanera, ale nie wampir czy kwas, produkt do regularnego dbania o alufelgi? Tani, wydajny, najlepiej żelowy i klejący do felgi. No to myślę, że tutaj właśnie nasz Clean Wheel w odpowiednim stężeniu zrobi odpowiednią robotę. No tu 1:20 do bieżącego mycia jest rewelacyjne. No chyba, że rzeczywiście jest to felga z gołym, polerowanym aluminium. Wydaje mi się, że... Można mieć gamę i 50 produktów, tylko czy jest sens sprzedawać, powiedzmy, praktycznie to samo w troszeczkę... Ale było pytanie, żeby to było kwasowe lekko? Nie, chyba... Nie. Bardziej do regularnego. No, taki naturalny środek. No tak de facto neutralny. Rozrobione APC. Mocno. Też. Też może być, bo to będzie lekka zasada. Chociaż właśnie. Mam wrażenie, że te wheel cleanery zasadowe mają jednak jakieś jeszcze dodatki. No na razie nie myślimy o tym tak dalej. To naprawdę mamy dużo produktów, które chcemy wydać. Nie ma tego na tej liście, ale możliwe, że dodamy po tym live'ie. No widzisz. To dziękujemy Domelowi. I go serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Wojtka. I zapraszamy też na ten fanpage. Bo promuje polski detailing na Facebooku, na słuchajcie. No i widzimy się chyba na targach, z tego co pamiętam, w Poznaniu. No, na razie nie mam pytań więcej, póki co. Nie ma pytań? Słuchajcie, to ja bym tutaj trochę zarządził z tą pianą, bo to tak może w ogóle obok trochę w ogóle produktów Cleantecha, ale jest dużo zawsze pytań odnośnie piany, jak powinna wyglądać ta odpowiednia piana? Niektórzy mówią, że o, pluje mi. O co chodzi? Na tą maskę może sobie wrzucimy. Tutaj mamy 1 do 30 zrobiliśmy. Dokładnie. Tak. 1:30 Citrus Foama. I zobaczcie, co się dzieje w momencie, gdy mamy tą końcówkę spieniającą, taką najgrubszą, tak? Czyli daje nam największą pianę. Tak nie może być, słuchajcie. Okej, fajnie, bo mamy tutaj... Jest bita śmietana, nie? Tak jest. Maszynka do golenia, teraz jedziemy. Jedziemy. Natomiast po pierwsze, widzicie, jak się aplikuje ten produkt, więc jeżeli tylko coś takiego zobaczycie, a macie stężenie, które chcecie zastosować w tej chwili, to... no to musimy zmienić te filce, tak? Musimy zmienić filce i teraz sobie założymy ten najdrobniejszy i zobaczycie, jaka wtedy będzie piana. Pamiętajcie też, że tu mamy bardzo dużo powietrza, no i tak naprawdę nie mamy tego nie, działania, tak? Tak? To nie myje tak, jak powinno myć, spływa to dużo szybciej z samochodu niż powinno, bo ta piana jest po prostu ciężka, jest zapowietrzona i ciężka. Tu sobie kręcimy. Któregoś podać? Czerwonego? Wiesz co, czerwony, tak jest. Pozdrowienia dla Tomasza z Czarnego Polu, ekipa Cleantech, CT. Dzięki. Z Czarnego Polu, no to wiadomo. Wierni fani, no.
Tak? No bardzo, powiem ci. Ale twoi czy Quintecha? No mam nadzieję, że Quintecha bardziej niż moi. Ja to nic wcale nie zrobiłem takiego. Dobra, czekaj, to ci to zabiorę. Pamiętajcie też, że taka piana, tu mamy powierzchnię płaską, natomiast na pionowych elementach ta piana jest bardzo ciężka i bardzo szybko będzie nam spływała. A my też chcemy trochę mieć tego czasu, żeby to wszystko nam zadziałało. Już jest, zobaczcie, lepiej. I zupełnie inny strumień, tak naprawdę jakbyśmy dodali jeszcze więcej powietrza. Ja bym nawet pokusił się o zrobienie nawet może 1,40. Ale z drugiej strony wtedy trochę nam spadnie moc czyszcząca piana. Tak jest. O tym też pamiętajcie. Także bawimy się mocno przy takich pianownicach ręcznych, zresztą przy każdej pianownicy. I konsystencją, stężeniem, i w sensie stężeniem i właśnie tymi filcami. Tak? Ale działa nam, zobaczcie, cały strumień. I pięknie możemy sobie spianować, tak? Ona nie jest za gęsta, jest blisko powierzchni, więc ładnie penetruje nam ten brud, bo o to chodzi tak naprawdę. To chciałem tak dodatkowo pokazać i to niezależnie jaką pianę będziecie używać. I bardzo powoli powinno wszystko nam spływać, nie? A próbowaliście citrusa w oprysku? Tak, ja się bawiłem w 1 do 20 normalnie w atomizerze, no. Jako pryzna bez dotyku, no i daję sobie radę. Też, nie? Nic dziwnego, jest to no, w końcu w miarę silna piana. Dokładnie, więc. Dokładnie. Zawsze lepiej w pianownicy, my zalecamy po prostu, jako pianę. I to najlepiej pianownica podpięta pod karszera, tak. Aczkolwiek no, można to zrobić bezproblemowo z pianownicy ręcznej i też jest ok, tak jak widać, albo właśnie w formie oprysku. Ja dodam, że robiłem takie porównanie piana kontra oprysk właśnie przy Citrus Foamie, to samo rozcieńczenie. Stopień do mycia był taki sam, natomiast przy tym oprysku ten produkt jednak zbyt szybko nam wysychał, nie? Tak. On zdecydowanie jest nazywany pianą i lubi tą pianę, ten produkt. Coś mamy dalej, tak? Tak, mamy już. Że ja wezmę taką roboczą fibrę, to zetrzemy, ale mów. Detail 13 pytanie. O! Siema. Jest junior detailingu. Pozdrawiam. Czy zrobi syf na kostce brukowej? Czy jeszcze raz, co takie? Czy zrobi syf na kostce brukowej? No, mocno wątpliwe. Przyschnie, w sensie zostawisz go, nie wypłuczesz, to tak. Ale to jak większość chemii no, jest w stanie narobić biedy w momencie, kiedy nie zostanie wypłukana. Ale chyba najgorzej jest z ironami, jeżeli chodzi o kostkę, tak, prawda? No tak, bo on barwi ją. Co nowego? No Rinse czy Remove Water Spot? Remove Water Spot. Nie No Rinse? Nie, znaczy Water Spot Remover, tak jak mówiłem, powstaje w bólach od roku. I jak będzie w 2019, to się ucieszę. To też o to pytanie, to jakie produkty planujecie wydać w niedalekiej przyszłości? W niedalekiej przyszłości Tire Cleaner, Tire and Rubber Cleaner, tak de facto. Tyle mogę zdradzić, więcej nie chcę zdradzać. Resztę się dowiecie. Coś niespodzianki sobie zostawcie. Rozumiem. Kolejne pytanie. Który produkt z obecnej oferty nadaje się do walki z waterspotami na aucie, na którym jest Gion Wet Coat? Proszę. Okej, no tutaj są dwie opcje. Jeżeli chodzi o Wet Coata, to ta druga może już być trochę zbyt agresywna. Aczkolwiek no możemy tu jak najbardziej użyć tech cleanera, czy to w formie szamponu umyć ten samochód, gdzie to wtedy no raczej nam nie ściągnie żadnych, powiedzmy, zabrudzeń mineralnych. Ale możemy go użyć właśnie też tak jak Paweł to robi, czyli po prostu w formie oprysku w stężeniu 1,5, 1,10 i wtedy wet coat nie powinien w żaden sposób dostać od niego potyłku. Z kolei jeżeli chodzi o usuwanie takich już głębszych zabrudzeń mineralnych, no to tutaj świetnie się sprawdza Clean Wheel, czyli po prostu nasz kwas do felg w stężeniu 1,10, 1,20. No i tutaj już miałbym jakieś lekkie obawy co do tego wet coatu. Nie jestem do końca przekonany, czy dałby sobie radę. Ja nie mam w ogóle doświadczenia z tym produktem, więc ciężko mi powiedzieć, no ale to nie jest chyba taka. Nie, no to jest wet coat, to jest po prostu, wiesz, na mokro, więc to nie ma prawa raczej wytrzymać oprysku kwasem. Jest to więcej niż prawdopodobne. To jeżeli, no dobra, to już okej, bo pomyliłem z tym, z scan coatem. Tak, to jest Gion wet coat, okej. To jest taki typowy hydrowosk. To obawiam się, pytanie, czy to nie jest problem, te water spoty, o które ktoś pyta, czy to nie jest problem, że sam wet coat po prostu mu zaschnął, bo były takie przypadki. Pamiętajcie, że jak używacie tego typu produkty, po pierwsze, lakier zimny, b,
Jeżeli wjeżdżacie na bezdotyk, to raczej tak, żeby być w zacienionym miejscu. C, bardzo dobrze to dopłukać. A wiem, że tego typu produkty mogą zrobić nam bałagan, no ja jeżeli pamiętam, jak kiedyś nie zrobimy. Wziąłem, rzuciłem w koncentracie na maskę. Zabawnie było, nie powiem. No dokładnie, Protector Wax, czyli no, można powiedzieć, że no, na podobnej produkt. Zasadzie, tak, produkt. Więc uważajcie i no, mogą być czasami problemy. No ale tutaj jak najbardziej, kwasem naszym stężeniu 1 do 10 jest w stanie usunąć wszystkie zabrudzenia mineralne, trzeba tylko po prostu dołożyć do tego trochę pracy mechanicznej, tak. I tyle. Ale no, wet coat dostanie na pewno. Czy po korekcie warto umyć auto tech cleanerem przed odtłuszczeniem pod powłokę? Jakie stężenie? Ja generalnie jestem zwolennikiem, że robimy polerowanie, tak? Jeżeli nie mamy zbyt dużo syfu, czyli tego pyłu polerskiego, to tak naprawdę po wykończeniu odtłuszczamy powierzchnię, wiadomo, wydmuchujemy resztki tego pyłku, bo coś tam zawsze jest, i po odtłuszczeniu aplikujemy powłoki. Raczej unikam tego, żeby myć samochód. Jeżeli już myję, to raczej robię to w tym momencie, kiedy, nie wiem, powiedzmy, mamy ostre cięcie, jest dużo tego syfu, wtedy myjemy i finish robimy na czysto i też już nie myjemy, tylko odtłuszczamy. Kiedyś byłem zwolennikiem, żeby właśnie myć jeszcze dodatkowo, później odtłuszczać. Natomiast pamiętajcie, że ta powierzchnia wtedy jest bardzo jałowa, jest duże prawdopodobieństwo porysowania zawsze przy tym ostatecznym osuszaniu. Ja od tego odszedłem i jakby nie widzę też jakiegoś wskazania, że trzeba umyć, bo inaczej nie przyczepi się dobrze powłoka. Tak naprawdę to odtłuszczenie moim zdaniem wystarczy. Nie wiem, jak wy robicie, Patryk, ale... Jest to różnie, ale generalnie ja zawsze staram się przemyć. Okej. Okay. Dla bezpieczeństwa. Okej. Okay. Ja tak przezorny jestem. Tak, leniwy, ale przezorny. Problem tak. Patryka nie działa. Mikrofon? Baterie. No, czyli każdy ma tak naprawdę jakieś swoje podejście. My, słuchajcie, też kiedyś robiliśmy rzeczywiście tak, że po finiszu myliśmy, dopiero odtłuszczenie i aplikacja, natomiast no, jakby wyszliśmy z założenia, że wcale nam to nie pomaga w żaden sposób i nie pomaga później trwałościowo tej powłoce, więc odeszliśmy od tego. Dajcie krzesło dla śliwy, nie mieści się. Ale zastanawialiśmy się nad tym, na masę tu usiądę. Tak właśnie, może usiądę sobie na kuprę. Stary, pomiędzy nami, bo już się. To teraz już piramida. Będzie lepiej słychać? Piramida. Zaraz zobaczymy. Dobra. Pozdrow z Wejherowa, gdzie macie Sławka? Sławek siedzi pewnie w magazynie i pakuje paski. Pozdrawiamy Sławka. Pozdrawiamy, tak jest. Sezon się zaczął, słuchajcie, więc... Pełną parą. Dobra, tu mamy jest takie pytanie, no... Ale poczekaj, bo Patryk powiedział, że oni jednak myją, ale tam było pytanie, czy myjecie tym, tech cleanerem też, czy nie? Tak, znaczy generalnie może wróćmy jeszcze raz do pytania, żeby było no wszystko właśnie. Jasne. No tu bliżej. Dobra, ja się po prostu łoprę. Czy po korekcie warto umyć auto tech cleanerem przed odtłuszczeniem pod powłokę? Jakie stężenie? No, my używamy, myjemy, my nawet jeszcze powiem wam więcej, najpierw wrzucamy zawsze sobie pianę. No bo jednak piana cytrusowa fajnie odtłuszcza, jednocześnie będąc pianą zasadową. Robimy to w ten sposób, że po prostu po korekcie wrzucamy pianę i bezpośrednio na pianę wrzucamy potem po prostu tech cleanera z szamponem. I tyle. Jednocześnie ruch mechaniczny na pianie aktywnej plus dodatkowo kwaśny szampon, no ja mam gdzieś tam po prostu wtedy jakieś większe przeświadczenie, że udało mi się podomywać to w większym stopniu. No i bardziej to nie chodzi tutaj o to, żeby odtłuścić bezpośrednio tą, powiedzmy, jakąś płaską powierzchnię, co bardziej gdzieś jakieś krawędzie, które dosyć ciężko może być potem z dojściem jakąś mikrofibrą z samą IPą. Tyle. No i tu takie pytanie ogólnie. Chemia lepiej działa w postaci piany czy bez piany? I co jeśli chodzi o temperaturę wody? To zależy od chemii. To właśnie, to zależy od chemii, bo to co powiedziałem, przy citrus foamie jakby stopień do mycia przy oprysku i przy pianie był taki sam, tylko różnił się czas pracy tego produktu. Natomiast owszem, spotkałem się z produktami, które w formie piany robiły lepsze do mycie niż w formie oprysku lub odwrotnie. Co do samej temperatury, ja uważam, że jakby temperatura przy domywaniu, czyli ta ciepła woda do płukania, jest czymś bardzo dobrym. Niestety my nie mamy i nad tym ubolewamy. Ja sobie poradziłem boilerem.
Mam po prostu boiler, no, który wystarcza mi w zupełności na zrobienie jednego prewashu. I to jest dobre rozwiązanie, my też tak planujemy, bo jak widziałeś, mamy myjkę przy tak piecu, jest, więc też jest tam to miejsce i musimy można to w końcu podpisać, zrobić. To jest i jest pewnie, czujesz duża, jest ogromna różnica, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o tym chociażby mycie po korekcie, bo nawet tak, jeżeli gdzieś nam zostaną w krawędziach jakieś resztki pasty tak, czy cokolwiek, po pracy futrzem, gdzie tak, już bardzo tak, agresywnie tak, było, tak, tak, no to ta gorąca woda momentalnie to usuwa. Dokładnie. No dokładnie. I w zimę jest dużo cieplej. No tak, to fakt. Natomiast co do samego rozcieńczania produktów, ja chyba nie zauważyłem nigdy jakiejś wielkiej różnicy. Oczywiście, nie wiem, szampon lubię zrobić ciepłą wodą, bo... Wygodniej, bo ciemno, tak, tak. Ale to też zależy kiedy, no bo w lato już lepiej z zimną. Dokładnie, dokładnie. Ale z drugiej strony nie możemy też przesadzić, bo czasami widziałem albo pytacie nas, czy na przykład pianę mamy rozcieńczać z gorącą wodą, ale albo APC z gorącą. No nie do końca, bo jeżeli coś gorącego będziemy aplikować na szybciej powierzchnię pojącą. Dokładnie. Tak samo, to wyjątkiem tylko jest pranie tapicerki. No właśnie, zdaniem, ja też tutaj nie przepadam za bardzo za gorącą. Nie? Ciepła, letnia, taka okay, 30 nie, stopni, jest okej. Okay. Ale okay, bardzo często używam też po prostu bezpośrednio z kranu, bez żadnego jakiegoś tam kombinowania z cieplejszą wodą i też nie widzę jakiejś większej różnicy. Nie, ja zawsze jednak dolewam, bo mocnych później zabrudzeń, jak napryskuję ten produkt, on i tak stygnie po drodze, więc lubię mieć tam, lubię mieć rzeczywiście ciepły i zauważyliśmy tą różnicę, natomiast tutaj nie, bo na lakierze jednak, czy na takich twardych powierzchniach zbyt szybko nam to wszystko jednak parowało. A może ty chcesz coś dodać? Nie, ja tobie też paruje? Ja nie jestem praktykiem. Czy Easy One będzie dobry do oklejonego foliowałka? I też było pytanie, chyba wcześniej ominąłem, o kudeki do lakierów matowych i folii matowych. To do matowych jakby nie posiadamy, bo wszystko nabłyszcza, więc nie ma to sensu. Aczkolwiek Carnalox myślę, że przy folii matowej jest w stanie co najwyżej go trochę bardziej przyciemnić. Nie wiem, no może zgubi się delikatnie, ten mat pójdzie w lekką bardziej satynkę, ale nie będzie taki efekt, żeby przeszkadzało. Dużo produktów dedykowanych do matu też tak czy inaczej robią tą lekką satynkę, tak? Ja szczerze mówiąc chyba nie trafiłem jeszcze na produkt, który pozostawia... Te maty są też różne, nie? Jest bardziej matowy, mniej matowy, półmatowy, ale nie zauważyłem, nie spotkałem się z produktem, który zostawia taką powierzchnię, jaka powinna być, nie? Mhm. Więc to na pewno jest jakieś pole do działania dla producentów. Dla wszystkich, no, ale sam tak, osobiście nie używałem na żadnej folii a żadnych kudeków, ani, w sensie waszych, ani Easy One, no, ani... Oczywiście chodzi o folię zmieniające kolor, tak? Czy nie, tak, bezbarwne, ochronne, no bo... No i tam jeszcze było drugie pytanie do odnośnie folii. To znaczy to wcześniej, ale to połączyłem, bo było, okay, który kudek stosować, no to... No, moim zdaniem Carnalox, jeżeli chodzi o folie matowe, będzie lepszym rozwiązaniem na pewno niż Easy One. No, ale... Nie jest to dedykowany produkt, tak? To już jest kwestia tego, czy spełni wasze oczekiwania. Trzeba by było sprawdzić. Dokładnie. Planujecie pasty, pady? Nie. No tu jest dużo też pytań takich ogólnych, ale najpierw wybieram te pytania dotyczące cleantecha. A co to są na przykład ogólne pytania? Jak zostać kardotailerem? No właśnie, to było takie pytanie na to, ale zrobimy o tym oddzielny odcinek, tak? Nie ma się. A to będzie dobre. Jak zostać kardotailerem? Łatwy wosk w nałożeniu dla nowicjusza. No to z takimi pytaniami można na Facebooka albo Instagrama pisać do nas. Teraz będzie woskowo, od razu dodajmy u nas, bo idzie wiosna, lato, więc będzie dużo o woskach. Tomasza, Red the Wheel, taki agresywny jak wynika z karty charakterystyki. A co wynika z karty charakterystyki? I poczekam na odpowiedź. Może Tomasz napisze nam dalej. Znaczy ja lubię sobie też pośledzić karty charakterystyk różnych produktów. Jeżeli chodzi o irony, to tam mamy chyba dwie te główne substancje odpowiedzialne za to rozpuszczanie. I albo jest jedna, albo druga i kwestia stężeń, więc tak, chyba nie trafiłem na irona, który by tego nie miał, bo pewnie by nie działał, więc znaczy owszem, no trzeba sobie powiedzieć, że to jest chemia, tak? Tak, zawsze. Pytanie o co rozumiesz przez agresywność, tak? Czy agresywność na nasze zdrowie, czy agresywność na powierzchnię czyszczoną, tak? Czy agresywność w usuwaniu opiłków metalicznych? Więc, tu jakbyś sprecyzował, no to postaram się... Jeżeli chodzi o agresywność na zabrudzenia i rozpuszczanie, no to zresztą testowaliśmy ten produkt, robiliśmy dwa takie duże testy ironów,
na hali w takich optymalnych warunkach i według nas jest to na pewno produkt w czołówce, jeżeli chodzi o produkty, które bardzo do tej pory używaliśmy. Tak, ale i rzeczywiście rozpuszcza, bo jest czasami tak, że produkty po prostu sobie krwawią, ale nie są w stanie na przykład doczyścić. Nie? Więc my robimy dużo tam zmian, że jeden produkt na po drugim tak, później. To jest najlepszy test. Tak. Po sobie. I są produkty, które gdzie widzimy, o jeszcze tu są jakieś zanieczyszczenia nierozpuszczone, idzie jakiś mocniejszy produkt i nagle bang, rozpuszcza. Nie? Więc na pewno ten jest, bym powiedział, jest w czołówce z tego, co używaliśmy przynajmniej. Jaką polecacie fibrę do waszego glass cleanera? Używam i płyn jest jednym z lepszych, z jakim pracowałem. Nie polecamy żadnej fibry. Polecamy papier bezpyłowy. Najprościej. A ja jestem fanem mikrofibr. Co człowiek to opinia, jest inny wybór. Ja dodam tak, że ja lubię pierwsze dotarcie zrobić sobie waflem. On jest bardziej taki chłonny, pojemny, zebrać te wszystkie zanieczyszczenia, a później dotrzeć gładką mikrofibrą. Taką satynową. Satynową. Okej. Okay. Kubuś, a ty jak myślisz? Ty jesteś mistrzem szyku, no. Tam się śmieje. Flexi na mokro, docieram na sucho i odpalę harda, docieram sucho. A, no tak, no to szmatkę odpalę harda. Z 20% dodatkiem karbonu. No. To brzmi, nie? Ale działa. No działa. Ale działa. Fajna fibra. Działa. Czy tu takie pytanie, ale możesz krótko Paweł odpowiedzieć. Odnośnie rozcieńczania chemii, czy lepiej wodą demineralizowaną, czy wystarczy zwykła skrawa? Jak przekłada się to na pH produktu, czy jest jakaś różnica? Przez bardzo długi czas używaliśmy tylko wody takiej z kranu, natomiast rozmawialiśmy z chemikiem, który w sumie nie działa wcale w branży motoryzacyjnej i powiedział, że produkty mogą zmieniać nawet po 12 godzinach swoje właściwości. Tak. Jest tak. Czyli tak jest. Więc tylko lepiej, jeśli używacie tego na już, czyli szampon czy coś, to zwykła woda wystarczy, bo to nie stoi. Tak. To nawet nie chodzi o to, że się zmieni działanie w tym momencie, bądź coś się zadzieje z produktem, bo w tym momencie zwykłą wodą, która nie jest tam jakoś super ekstra zakamieniona albo coś takiego, nic się nie stanie. Chodzi bardziej o to, że ten produkt szybciej się zepsuje, że tak powiem. Czyli takie APC rozrobione zwykłą wodą z kranu, jak postawicie na tydzień, to rzeczywiście ten produkt może już się inaczej zachowywać za tydzień niż... Są dwie szkoły. Zauważyłem, że bardzo dużo osób robi w ten sposób, że jeżeli ma produkt do rozcieńczenia i używa w jakimś konkretnym jednym stężeniu, to rozcieńcza tego produktu dużo naraz. I wtedy rzeczywiście to rozcieńczanie z wodą destylowaną ma sens. Ale tak jak ja na przykład używam, czym demineralizowany. Jasne, ale w momencie tak jak ja na przykład używam, że po prostu widzę, że produktu w tym momencie nie ma na półce, bo się skończył, to ja go w tym momencie rozrabiam, za 5 minut znowu go nie mam i znowu odwieszam pustą butelkę, bo nigdy nikomu nie chce się jej napełnić znowu. I każdy ją napełnia wtedy, kiedy ją potrzebuje, w związku z czym ta woda z kranu w zupełności wystarcza, tym bardziej, że właśnie lejemy z bojlera, czyli gdzieś ta woda jest przygotowana w jakiś sposób. No ale tak, jak ktoś utrzymuje dłużej, to raczej demineralizowana, natomiast ja nigdy nie robiłem takiego jeden do jednego porównania. Ciekawe może być test. Tak i jakby mam go na liście już od dawna. I tych pomysłów mam w ogóle takich dziwnych dużo. Niektórzy mówią, że te nasze niektóre filmiki, tematy są zbyt techniczne, ale no tacy chcemy być, nie? To nas jakoś tam bawi, rajcuje i tym się dobrze czujemy. Kolejne pytanie. Gdzie mnie tam machasz? Powiedzcie proszę coś więcej o waszym starym Blue Removerze. Ostatnio na forach pokazano kilka wpadek z podobnymi produktami na lampach. Tak. Czy wasz star jest bezpieczny w każdych warunkach? Nie. To jest Taren Blue Remover. Mogę? Punktowy, tak. Proszę bardzo. Ja generalnie bardzo długo już męczę chłopaków, żeby wprowadzić drugi produkt, który będzie takim produktem typowo do oprysku, do którego pewnie większość z was jest przyzwyczajona. To jest jednak produkt do takiego bardziej punktowego działania, bo to jest harpagan, że tak się wyrażę. No, on po prostu usuwa takie zabrudzenia w dosłownie chwilę. Ostatnio mieliśmy właśnie sytuację, że klient miał auto, tylny zderzak, dosłownie cały dół tego zderzaka po prostu był czarny, nie? Tam było smoły tyle, że ojejku. Wystarczył po prostu bezpośrednio oprys, pukanie, trzy razy, nie ma śladu, bez żadnego ruchu mechanicznego, bez niczego, więc ten produkt naprawdę usuwa wszystko, jest bardzo silny, bardzo szybko odparowywuje. No i taka aplikacja na poliwęglan, no to niestety może się zawsze skończyć źle. Zresztą ja widziałem te zdjęcia gdzieś tam na jakichś grupach i pamiętajcie, że najwięcej smoły jest tak naprawdę, to są nadkola z przodu, tak, przedni błotnik, później drzwi, tak naprawdę do linii klamek, no i tył.
Więc aplikacja gdzieś tutaj z przodu za bardzo nie ma sensu, czy dachu i tak dalej. Z tyłu oczywiście uważajcie też na lampy i uważajcie zawsze na te gładkie takie tworzywa, bo tam zawsze są największe problemy, tak? No i ewentualnie, jeżeli element był ponownie lakierowany i po prostu źle zrobiono tą, wykonano tą naprawę, no to nie oszukujmy się, ale też to wszystko niestety spłynie nam. Po prostu ta farba, tak? Nie ma siły, bo tam też niektórzy się dziwią, ojej, z tylnego zderzaka czy z dokładki mi spłynął lakier, tak? No, tak było zrobione. Jest to wina chemii, jest to wina tego, jak to zrobił po prostu osoba, która to naprawiała. Więc. I przy felgach też się często zdarza, że ktoś ma po prostu, kupi sobie felgi, jak były tryśnięte sprayem, a nie zrobione porządnie. No i też niestety, słuchajcie, może to wszystko popłynąć, także musimy też nauczyć się obserwować powierzchnię. Czy chociażby plastik też trzeba zwracać bardzo dużą uwagę, często gęsto klienci mają, nie wiem, przed nim gril pryśnięte, emblematy, bądź cokolwiek, no i nagle zaczyna się robić sreberko zamiast czarnego i jest kłopot. Dokładnie, także to nie jest na pewno wina producentów, po prostu te produkty są agresywne i trzeba wiedzieć, gdzie aplikować, jak je używać. Nie? Swoją drogą jeszcze pozdrawiam Piotrka Kudelę, który ostatnio chyba się mocno zagotował i kilka razy napisał właśnie w tematach tych zepsutych poliwęglanów. Nawet dzwonił do mnie. Ale pięknie to opisał, dziękujemy. Piotrkowi. No super, super. No ale tak, Piotrek zawsze tak wdaje się w szczegóły takie chemiczne i lubię tam poczytać to. Tak jest. Robi pranie mózgu, dobre. Ale pozytywnie. Oczywiście. I konkretnie. Takie pytanie do Pawła może. Czytam dokładnie. Jakie produkty CleanTecha się najbardziej wyróżniają? Co kupić w pierwszej kolejności? Tech Cleaner. Wszystko. Chciałbyś. Zależy, co potrzebuje. Nie no, słuchajcie, Tech Cleaner tak na poważnie to must have. Piana tak samo. Szczególnie jeżeli mamy powłokę, bo przy woskach raczej do wosków tych, bym powiedział, takich bardziej odpornych, mocniejszych, no bo jednak to nie jest taki totalny neutral. Co bym jeszcze zakupił? Easy One, jeżeli potrzebujemy produkt do takich szybkich akcji, to na pewno to takie top 3, które mi pierwsze wpadły jakby do głowy, tak? No i Inside Cleanera, nie doceniałem tego produktu, ale im więcej go używam, tym coraz więcej widzę pozytywów. Naprawdę, jest fajny. Clean Wheel kolejny ja też taki, jest kilka takich. Z batem ale wszystkie produkty lecą. Mamy tam, zobaczcie, na półce i tak naprawdę ktokolwiek z nas coś potrzebuje, na szybko przetrzeć w aucie, pyk, przecierka, naprawdę fajny produkt. Nie? No, to jeszcze robi robotę. Tak, zdecydowanie. Mógłbym tak wymieniać, ale no takie pierwsze myśli. Pytanie o Gracie Sealant to już było, tak. Chyba tak? Tak, było. Nie było. Zamierzamy na razie. Pytanie do Pawła. Easy One czy Soft 99 Luxury Gloss? O, zupełnie dwa inne produkty, słuchajcie. Zupełnie dwa inne produkty. Easy One, produkt taki bardziej taflujący, daje dużo szklistości. Tego przyciemnienia może nie jakoś bardzo dużo. Ultra łatwy w dotarciu. Luxury Gloss natomiast, produkt, który mega podbija szczególnie ciemne kolory, czarne. Używałeś, Patryk? Nie, niestety. Jest po prostu, 99 to nie moja bajka. Jest petarda wyglądowo, zresztą sam kiedyś dużo lałem u siebie na Golfa i byłem bardzo zadowolony z tego produktu. Natomiast no on mocno podbija hydro. To nie jest produkt taflujący, tylko właśnie bardziej hydrofobowy. I wbrew pozorom też potrafi się utrzymać długo na lakierze tak samoistnie. Chociaż no, to pojęcie długo może się utrzymać jest jakby no tak. Mocno dyskusyjne, tak. No bo tak naprawdę można produkt zamęczyć w ciągu tygodnia, a może działać nawet taki najprostszy jakiś spray wax miesiąc, półtora albo dłużej, nie? Także zupełnie dwa inne produkty. Wracając do tego Red Wheela i karty charakterystyki. No właśnie. Tomasz pyta, tak pytam o zdrowie i wpływ produktu na nasze zdrowie. Tak. Co do ściągania brudu, produkt spoko. No właśnie, dzisiaj poruszaliśmy ten temat, słuchajcie, ja mam ostatnio hopla na tym punkcie. Żeby, no bo jednak jeżeli robimy to dorywczo, no to pół biedy, ale jeżeli ktoś robi to na co dzień, siedzi z tą chemią, w tej chemii 10 godzin dziennie, tak? Wdycha to w zamkniętym pomieszczeniu też. Naprawdę zaczęliśmy patrzeć na to, co używamy, więc to jest na pewno kolejne pole do działania dla
Tak, z tym, że akurat... Różnych marek, no, producentów. Tak, Red Devil jakby no, zawsze jest zalecane przy tego typu produktach, czy nawet przy kwasie, żeby używać jednak maski, używać rękawiczek, jeśli robimy tego dużo. Tak. Bo jeśli robimy to rzeczywiście na bez dotyku i spryskujemy de facto z takiej odległości na świeżym powietrzu, to nie ma problemu z tym, bo to nawet do naszych nozdrzy chyba nie doleci tak de facto. Zapach jest wiadomo jaki, duszący, jajkowaty, tak. Nie jest przyjemny, ale może to dobrze, bo czasem przynajmniej nigdy nie czasem wącha. Rozwala mnie to, jak ktoś podchodzi, odkręca butelkę i wącha produkt prosto z butelki. Nie, ludzie, nie róbcie tego, bo po pierwsze, zapachy się troszeczkę inaczej zachowują, jak są utleniane. Pamiętam z lekcji chemii. Tak, prosto z Paweł nas tu uczy zawsze. I dwa, że nie warto po prostu, bo jest to szkodliwe. No ale dzisiaj o tym w ogóle zanim przyjechaliście też z chłopakami coś rozmawialiśmy, ale to są takie nawyki, nie? Że pierwsze co robisz. No tak, ale to lepiej. Wąchasz, nie? Ale trzeba uważać, trzeba uważać. Jak chcecie sobie zobaczyć zapach produktu, to prysznijcie sobie w powietrze. Nie sztachajcie się prosto z takie mam zalecenie dla was zdrowotne. No na pewno będzie lepiej. A później w sklepie wszystkie pierwsze butelki w połowie puste. Tak już mieliśmy z zapachami. No właśnie. Ale mamy teraz testerki zawsze. Na rozrywki. Ty z mojej lewej, ile masz wzrostu? Dużo! Czwarte zapytanie, więc... W okolicach 2 metrów. Ja wcale taki duży nie jestem. To chłopaki tutaj są. No, to my mamy 1,30 m. Dobra, kłócam znowu. No już się nie podnoszę. 1,96,4 m. Trafiłeś. Tak. Bez tego przecinka. Nie, ma 96. Naprawdę? Naprawdę. Ale jazda. No. Jaki produkt... Gramy w Totka jutro. Jaki produkt polecają Państwo do mycia i pielęgnacji auta, na którym położony jest wosk twardy? Czy za pomocą Państwa produktów jesteśmy w stanie przedłużyć żywotność wosku? Proszę Państwa. Tech Cleanera jak najbardziej moim zdaniem możemy używać w formie szamponu. Tak, szamponu. I tutaj się nic nie będzie działo. Jeżeli chodzi o to odtykanie wosków, no to nie jest tak oczywiste jak w przypadku powłok. Natomiast jeżeli już chcemy rzeczywiście chociaż spróbować, no to raczej tamte 1,15, 1,10 to jest takie najmocniejsze stężenie, ale raczej 1,15 i to bardziej przy tych woskach wytrzymalszych, tak? Piana jak najbardziej, ale też raczej przy tych woskach wytrzymalszych, jeżeli będziemy mieli jakieś ultra delikatne takie letniaki, to mogą być, może nie po pierwszym użyciu, ale nie, po regularnym używaniu tej piany, no to trochę szybciej może nam jednak nadszarpnąć, nie? Chociaż dopóki nie dodamy tego ruchu mechanicznego przy pianie, to woskowi się nic nie stanie tak naprawdę. No tak, dokładnie, bo tak. Tak, dokładnie. Głównie. Więc tak naprawdę piana i ten Tech Cleaner w formie szamponu jak najbardziej. I moim zdaniem Tech Cleaner jako szampon to jest też super rozwiązanie, bo... Ładnie pachnie. To jest produkt, który w sumie on został stworzony jako szampon. On miał być szamponem. Ty odkryłeś jego kolejne... Nie, to przez siebie zaczęliśmy cokolwiek odkrywać, bo zapomniałeś na etykiecie napisać, że jest szamponem. No właśnie. Tak, ja to pierwszy raz czytałem etykietę, mówię, co to jest? Ja miałem dokładnie to samo. I tak, moment, co z tym zrobić? Czy pianować? Wlać to do pianownicy? Czy może opryskać to po prostu? Zagadka. Przetrzeć? Kurde, tak. Ale w ten sposób może właśnie dzięki temu się odkryło kilka jego ciekawych funkcji. Dokładnie. Nie, jest produkt mega. No i myślę, że Carnawox do takiej bieżącej pielęgnacji jak najbardziej. Do wosków. Easy One nie do końca na woski moim zdaniem, bo miałem przypadki, gdzie trochę mi coś tam po sobie jakby zostawił i przejął trochę funkcje hydrofobowe na wosku, więc ja raczej do wosków Easy One'a nie stosuję, nie polecam. Nie? Jeszcze ktoś, kto nie oglądał, to było pytanie, czy macie jakiś produkt do czyszczenia opon? Ale będzie, szykujemy. Pytanie, jest coś do wygrania? Nie ma. Dobra, a czy u Magików w Nowej Soli można kupić produkty Cleana? Można. Znaczy Clean Tech, nie? Tak, w skrócie. Domek, Clean Tech. Wydaje mi się, że widziałem w waszej ofercie zapachy do auta. Jeśli macie, to które są bardziej kobiece zapachy do auta żonki, a które bardziej męskie? Czy nie ma znaczenia, są neutralne? Znaczy kwestia gustu. Ten jest nazwany Athletic Woman, więc sugerujemy go dla kobiet. Wszyscy moi koledzy go lubią.
Przed chwilą o tym mówiliśmy. Właśnie to też jest dobre, że niektórzy faceci bardzo to lubią. A Pink Spring jest strasznie słodki, dlatego dużo kobiet lubi słodkie, bo dużo jedzą. Ale nie wąchamy tak, bo to dużo tak, jedzą. To nie czekam. Ojejku, dobrze, że dzisiaj nie jest 8 tak, marca. Tak, nie wąchamy prosto z butli, bo to nie ma sensu. Jest to nie. Tak na tyle stężone, że pachnie bardziej alkoholem niż zapachem, dlatego dobra. Lepiej sobie prysnąć. Czyli Athletic Woman tak. I Pink Spring. No, tu mamy Athletic Man, czyli bardziej dedykowany dla mężczyzn, Fahrenheit, czyli na bazie Fahrenheita, powiedzmy tego. No podruba perfum. Tak, to jest chiński odpowiednik Fahrenheita. Za niektórych. Dobra, to też położymy. Kupiłem wczoraj... Ja jeszcze bym tylko dodał, jeżeli chodzi o te zapachy pryskane. No poczekaj, bo od razu dodamy coś, bo każdy tak. Chce osiągnąć zapachów pryskanych jakąś niebywałą trwałość. A to nie. Nie ma szans. I wszystko zależy po pierwsze od tego, jak często wchodzimy, wychodzimy z samochodu. Tak, czy otwarte okna mamy, czy palimy, jak mocno nawie wpuszczamy, czy jest jaka ciepło, jest temperatura. Gdzie spryskamy, bo jak na gumowy dywanik, no to nie przyjmie tego tak też. Jest. Więc pryskamy w dywaniki materiałowe albo w podłogę. W pas jest fajnie, bo zawsze to ruszasz. Tak? Bierzesz pas i ruszasz. No to tego zapach patentu nie znałem. Się ulatnia. Ale. No, dobra, to od Sławka. Dzięki Sławku. I tak naprawdę ta trwałość to bym powiedział, że jest od jednego dnia do kilku. Tak, to zależy. Chociaż niektórzy czasami mówią, o ten zapach pryskany ja czuję przez tydzień, półtora. Jak nie otwieracie auta tydzień, to i tydzień postoi. Tak może być, tak może być. To tak, żeby rozwiać mity na temat właśnie tych zapachów pryskanych. Zapachów spreju, tak. No bo co innego jak są na jakimś drewienku, tak. Materiale. Gdzie mogą parować. Tak. No? No słuchamy. Kupiłem wczoraj Kintec Company Weather Protector. Nada się do zabezpieczenia skórzanej kierownicy, czy jest dedykowany bardziej na futele? Nada się moim zdaniem. No czy nada się do skóry. Generalnie do każdej powierzchni skórzanej naturalnej myślę, że nada się znaczy, tak samo. Ale ja wiem, co to jest zapytanie, bo my tam już kilka razy przewijało się u nas, że nie jesteśmy fanami używania tych wszystkich mleczek, balsamów do kierownicy, no bo one jednak zostawiają coś po sobie, nie? A no tutaj właśnie nie jest w żaden sposób klejący ten tak, produkt. Tak, to jest więc... produkt w stylu leder wersji Gelunga, kolor lokowego, tych takich produktów polimerowych, które dają tą śliskość i zabezpieczenie, więc moim zdaniem jak najbardziej bardzo fajne rozwiązanie na kierownicy. I fajnie, że daje tą śliskość też. Cleantech Tech Cleaner. O, to już się będzie przejawiać. Zaskoczenie. Jest niebezpieczne do obtykania powłok oraz czy prełoż z Cleantecha może być z powodzeniem używany na bezdotyku z dobrym domywaniem prawdopodobnie powłoka. Tak. Generalnie Tech Cleaner może być na powłoki używany nawet w koncentracie i nie ma prawa zrobić krzywdy. Tak. Jak zrobił krzywdę, to kiepska była powłoka albo jej aplikacja. Albo już jej nie było. Albo już jej nie jakoś, było. Tak. Ale standardowo my zaczynamy od 1,5, później ewentualnie używamy czystego. A jeżeli chodzi o pianę, to moim zdaniem naprawdę niezły stopień do mycia. Właśnie przy takim opłukaniu na bezdotyku, tak? Tak. W sensie prełoszu. Jeżeli chodzi jeszcze o ten koncentrat z Tech Cleanerem, no to tutaj tylko zwróciłbym uwagę na dobre wypłukanie tego produktu, no bo jednak koncentrat w takiej postaci aplikowany bezpośrednio na lakier, no tak. Jeszcze wypracowany, czy to fibrą, czy rękawicą, gdzieś tam może, i może go zostać więcej. Tak. Czekamy na następne pytanie. Tomasz wraca z pytaniem od Red Devila karty charakterystyki. No. Nie pytam o podstawy, panowie. Pracuję kilkanaście lat w branży, z rękawicami, wyciągiem wraz z maską, ale info podane kilkanaście razy na karcie grozi śmiercią, daje do myślenia. Na naszej karcie? Ja tylko czytam. To chyba coś... Nie, generalnie... Poczekaj, nie ten produkt, chyba Clean Wheela chodzi. To jest jedyny tak. Produkt, gdzie mamy podane, że grozi śmiercią, tak. Wszystkie bardzo mocno kwasowe preparaty ale mają. Red Devil nie ma żadnego piktogramu na temat, czy w karcie charakterystyki, na temat groźby śmiercią. My nie grozimy śmiercią. Ale Clean Wheel rzeczywiście ma to, z tym, że no jest to produkt dla profesjonalistów i też, no mówię, no maska, odpowiednie stężenie. No trzeba umieć z tym pracować. Zresztą my zawsze podkreślamy, że przy pracy mocnymi kwasami zakładać machę, tak. Zresztą maskę. Zresztą nawet jak robiliśmy filmik, to też widzieliście, że ciągle zakładałem. No,
Tak, generalnie Klimil też wcale jakoś mega mocno nie śmierdzi. No bo to jest jeden z jego marcepanowy. Tak, on nawet ładnie pachnie. To jest jeden z problemów. Tutaj ja bym ten zapach zlikwidował całkowicie, żeby po prostu ludzie nie chcieli tego jakiegoś wąchać, komponentu, nie? Mi się wydaje. Nie, to jest zapach, tak. To jest przykryte, żeby to nie... No nie dusiło. Jak się tym stachniemy z butli, to naprawdę zatyka od razu. Nie róbcie tego, absolutnie. Nie polecam. Ale przy stężeniu 1 do 10 już, gdy opryskujemy znowu z takiej większej odległości, to naprawdę nic wam się nie stanie. Jeśli to nie robić tego 8 godzin dziennie, tak? No i też sobie powiedzmy, że Clean Wheel jest takim produktem do zadań specjalnych. To nie jest produkt, gdzie myjemy sobie felgi tak na bieżąco. Znaczy bieżąca pielęgnacja 1 do 20, 1 do 30, tak? Tak jak różne. Ale ja zdecydowanie i tak wolę Red The Wheel, po prostu Dironizer, tak? Tańszy produkt. No ja na przykład właśnie Clean Wheeler w stężeniu 1 do 20 używam jako wstępny oprysk felgi. Nie? Okay. Czyli w momencie, kiedy jeszcze nie położyłem piany, najpierw spryskujemy koła, potem rzucamy pianę, spłukujemy sobie tego kwasa z felgi razem z pianą i dopiero wtedy rzucam Reda, no bo mam już jakieś tam wstępnie umytą felgę. Nie, no mycie wstępne felgi jak najbardziej. Też u nas jak najbardziej zawsze. Więc to nie ten produkt z tą groźbą śmierci. Clean Wheel, pasta. Kolejne produkty są bezpieczne dla lakierów akrylowych. No myślę, że chyba tak. Generalnie do co? Czy któryś produkt mógłby być niebezpieczny dla akrylu? Słuchajcie, generalnie przy akrylach jest na pewno... Przy akrylu. No właśnie. Jest problem na pewno z mocnymi zasadami albo z jakimiś preparatami kwasowymi. Absolutnie nie możemy dopuszczać tam do wyschnięcia takich produktów. No pamiętajmy, że to jest po prostu lakier wierzchni, czyli mamy od razu pigment i mamy ten lakier wierzchni, tą warstwę zabezpieczającą, więc w jakiś sposób jest narażana ten pigment, tak, w tym lakierze, więc generalnie bardzo, ale to już bardzo mocne zasady moim zdaniem wpływają negatywnie, ale to mówimy już o pH 13-14, a nie o pianie. Też, tak, ale to też trzeba naprawdę doprowadzić to do wyschnięcia. Tak, dokładnie. Wylać pianę na to po prostu, w koncentracie mówię. I pozwolić temu zasnąć po prostu gdzieś na słońcu. To wtedy rzeczywiście mógł być problem, ale ogólnie... Ja cały czas, ja nie potrafię mieć wypalcowanej maski, wiesz, to już jest zboczenie, co zrobię. Ale ogólnie już nie ma tego Zymola tam nawet. Tak, wytarłem. Ale ogólnie uważajcie zawsze przy lakierach akrylowych, bądźcie trochę ostrożniejsi, natomiast jak najbardziej można używać. Zresztą my używaliśmy, a po drugie mamy nawet taką maseczkę testową w czerwonym właśnie monokolorze i też coś tam przetestowaliśmy i nic się nie działo. Tomasz wraca. Racja, mój błąd, bo z głowy nazwę produktu podawałem. Tak, Patryk, lubię marcepan, ale nie w tej postaci. Mimo wszystko produkt dobry i sporo czasu zaoszczędzony. Pozdro, chłopaki. Dziękuję. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. Wracamy dalej do kolejnych pytań. Ale ja i tak podkreślę, żebyście wy czy inni producenci myśleli też o tym, żeby tworzyć, być może uda się w końcu stworzyć jakiś odpowiednik agresywnego kwasu, ale będący... Bezpieczny dla użytkownika. Fajnie by było. Tak jest. Czy planujecie wydać swoje zapachy w innej formie? To znaczy w formie zawieszki, wkładki do kratek i tak dalej. Teraz tak. Teraz tak? No. Jest pomysł, jest robota. Daj mu kartkę, żeby notował. Zapisujcie te pytania. Weź mi zgraj, potem wszystkie te pytania. Będzie jak zapisane, będziesz mógł sobie odkładać. Będziesz mógł się pooglądać w domu. Kolejne pytanie. Oczywiście od Domera. O! Sorki, że was tak męczę, ale... A są nagrody dla najbardziej aktywnych? Możemy coś rozdać. Kolejne pytanie. Może będą. Butelki i atomizery zostają bez zmian? Żadne plany na kamiony lub zmianę etykiet? Poczekajcie, bo mam tutaj właśnie nową etykietę. Więc etykiety już zmieniamy. Będzie to chwilę trwało, bo mamy tych 17 produktów w trzech pojemnościach. Więc będziemy się starać. No pokaż tam bliżej ten ładny paseczek i że ona jest taka ma. Musisz tam podejść. Widać? Więc myślałem, że nie ta etykieta już jest naprawdę super ekstra profesjonalna. Mamy wielojęzykową etykietę. Mamy także QR kod. No i w końcu dla naszych dystrybutorów wprowadziliśmy kody kreskowe. Więc można sobie teraz pikać na tym. U nas wszystko na kartce. No i tak więcej, no, mała zmiana kosmetyczna, tak? Czyli tutaj mamy ten świecące logo ze świecącą linią. Bezpieczne zakrętki
Nowe butelki, w części produktów będą to HDPE, w części produktów, żeby zachować ten żywy kolor, będą to dalej PET-y. Duży gwint we wszystkich butelkach. Jeszcze oczywiście spotkacie... Nawet w połówkach? Tak, nawet w połówkach. Jeszcze spotkacie oczywiście w sklepach ostatnie jakby partie tych butelek z małym gwintem małych, ale wszystkie będą z dużym gwintem, spryskiwacz, który będzie pryskał i punktowo, i spray, czyli będziemy mieli, mamy pokrętło tak de facto. Nie będą to kaniony, bo nie opłaca się według mnie robić kanionów do takiego codziennego użycia. Cena tego produktu musiałaby niestety wzrosnąć każdego, bo ten kanion to nie jest taka tania sprawa. Jeśli mówimy o tych jumbo, tak? Bo są też te kaniony wyglądające jak zwykłe triggery, ale szczerze powiedziawszy z nimi jest duży problem, bo lubią przeciekać. Dlatego zdecydowaliśmy się na polskiego producenta spryskiwaczy i one są już dostępne właśnie. No też trochę testowaliśmy tych triggerów przeróżnych, myślimy, że ten akurat będzie fajnym wyborem. Mam do Was też pytanie w sumie, bo teraz jeśli będziecie kupować te większe butelki już, a bądź po prostu produkty w HDPE z tym dużym gwintem, mamy trigger z długą rączką. On co prawda dosięga do butelki i nie do końca spryskuje, ale sami ocencie, czy Wam to przeszkadza, bo możemy jednak zmienić na ten trigger z krótką rączką, ale według mnie poręczniejszy jest ten z dłuższą. No to fakt. Wygodniej się pracuje. Tak, z tym, że on po prostu, no mówię, dosięga już do końca. No w momencie, kiedy się kończy, to już dotyka butelkę, ale no, to już jest tak na dobrą sprawę to jest jego koniec, że tak powiem, pracy. Czyli on się opiera o butlę, ale już i tak więcej nie psiknie. Nawet jakbyśmy tą butlę wcisnęli do środka razem z nim, to więcej po prostu już tego płynu nie pójdzie. Więc litrowe Inside Cleanery już są dostępne z nową etykietą. W przyszłym miesiącu będą Clean Wheel'e, APC i po kolei. I coś jeszcze, nie pamiętam już co. Pytanie z innej beczki. Czy macie jakieś przykłady zastosowania swoich produktów niedetailingowe? Oczywiście. Na przykład moja żona lubi uwielbiać glas Skinnera w domu. Albo Clean Wheel w odpowiednim stężeniu, taki nie wiem, 1:30 powinien nadać się bardzo fajnie do oczyszczania kabiny prysznicowej z kamienia. Właśnie, a ktoś jeszcze pisał... Ale w umywalce wszystkie osady kamienne i tak dalej. Ktoś pisał właśnie jeszcze u nas na grupie... Właśnie o to pytanie, dlatego chciałem o tym przeczytać. To dawaj. Czy Clean Wheel może zniszczyć szkło? Bo od kogoś słyszałem, że okulary zrobiły mu się matowe po myciu fel. To może być antyrefleks po prostu. To już nie samo szkło, tylko powłoka na tym szkle, która powoduje, że osoba nosząca okulary lepiej widzi. Ja tam się nie znam, na antyrefleksie nie noszę okularów. To chyba w dużym stężeniu kwasu na szkło też niezbyt... Inaczej. Można używać nawet takich stężonych bardzo, natomiast trzeba działać punktowo i od razu neutralizować, wypłukiwać tą powierzchnię. O tym pamiętajcie. Nigdy nie zostawiamy tych produktów do wyschnięcia na powierzchniach szklanych. Znaczy na żadnych tak de facto. Na żadnych, ale na szkle... Trzeba bardzo uważać. Bardzo uważać. Uważajcie też ze wszystkimi water spot removerami. To nie może wyschnąć w żaden sposób. One też są kwaśne. Znaczy to są bardzo silne i to już jest bardzo silna chemia, nie? Generalnie żadna chemia nie powinna wysychać, no ale jak szampon zaschnie, to nic się nie stanie. Ale jak już zaschnie water spot remover, to może być krzywda. No właśnie, ale Clean Wheel na pewno do tych wszystkich osadów kamiennych przy umywalce... Tak, nawet ktoś pisał, że wannę Red The Wheel'em miał. Tylko trzeba dobrze dopłukać. U nas na grupie ktoś pisał. Nawet no ale, czy nie Domel. No bo to usuwa fajnie te osady kamienne, ale trzeba dobrze dopłukiwać. Tak, no bo to potem oczywiście... Jeżeli meble mamy lakierowane, to skóra, Easy One na przykład. Też, do czyszczenia produkty do skóry, no to oczywiście. Generalnie możecie kupować małżonkom do domu. Jak najbardziej. Jak najbardziej. O, tak, też bardzo fajny produkt, to się zgadza. Jak ktoś ma ten... Meble w czarnym połysku. Ja właśnie kupiłem w czarnym macie. To może i lepiej, bo się nie denerwujesz. No. Dobra. Tu jest Droga Samuraja napisał. Przecież projekt ma kwas do felg bez tego fluoro coś tam bezpieczniejszy niż zwykły kwas. Okej, no bo kwasy mają różne kwasy w sobie, tak? Tylko weźmy pod uwagę później siłę działania i domywania tego produktu. To... Ja sobie też jakby śledząc karty charakterystyk rozpisuję te kwasy, prowadzę odnośnie APC, prewashów, szamponów, właśnie kwasów, mam takie rozpiski, gdzie mam podane pH produktu i jakby no, ten skład, który no, na bazie karty charakterystyk, bo wiadomo, że tam nie ma wszystkiego, ale te kwasy, które tam są zawarte, więc są różne, tak? Tak, no i tutaj głównie chodziło o moc, tak? Więc jakby bezkompromisowy produkt to ma być. Jeśli chcecie korzystać z czegoś bezpieczniejszego, to korzystajcie właśnie z... No są kwasy na przykład na bazie kwasu szczawiowego. Tak.
ale one no, nie działają aż tak dobrze. Dlatego no, mówię, no, jeśli zniszczycie to czymś lżejszym kwasem, to super. Jeśli macie problem, sięgacie po coś mocniejszego. Nie od razu musicie sięgać po najmocniejszy produkt. Dokładnie. Dokładnie. Tak. To co mówiliśmy już, że tak, nie od razu wszystko. Z armatą. Tak, nie razu od razu wszystko. Z armatą, nie od razu na przykład strągi do skóry, bo po co? Tak. Można przecież przeczyścić czymś lżejszym. I nawet... I można się zdziwić, jak to czyszczą. Czy podpowiecie o waszej chemii do skóry? Kubunia, mogę wody? Wody troszkę? Dzięki. Dzięki. To ja też poproszę, ja jak da radę. To trzy razy. Trzy razy tak. Trzy razy. Wodzianka! Co powiecie o waszej chemii do skóry? Pani Dominiko! To może w sumie ty jako pierwsze produkty testowałeś tak, do skóry. Tak, i jakby pierwsze mnie tutaj zaciekawiły też po tym tech cleanerze, którego na początku nie wiedziałem do końca jak użyć, ale szybko to rozkminiliśmy. Ale leather cleaner, bym powiedział, że taki produkt, może to nie jest jakiś super strong, patrząc na gamę różnych produktów do oczyszczenia skór, ale jest gdzieś, bym powiedział, tam po środku. Nie jest też jakimś ultra delikatnym produktem, w sensie słabo czyszczącym, tak? Pani Dominika. Może najpierw dla gości. Proszę bardzo. Od razu możemy sprawdzić hydrofobę. Woda na pewno. Demineralizowana. Woda przez oskreskę. Z dodatkiem. Natomiast jeżeli chodzi o leather protector, to jest, już mówiliśmy, bardzo fajne zabezpieczenie, które nie zostawia, to nie jest nawilżacz taki typu mleczko, balsam, tylko produkt, który rzeczywiście tworzy jakąś taką barierę ochronną, daje śliskość, żebyśmy się łatwiej prześlizgiwali przez te elementy skóry. A pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, bo im większe tarcie, tym jednak przecieramy ten top coat w skórze, więc głównie chodzi nam o tą jednak śliskość. Więc jakby dwa, i cleaner, i zabezpieczenie, według mnie bardzo godne uwagi. I tutaj protektor się też sprawdzi w perforowanych skórach, bo właśnie nie zatka. To mleczko potrafi gdzieś tam wejść, zostaje taka... Tak, a tym bardziej jak ktoś czasami robi na grubo. A są osoby, które lubią tam sobie... Tak, woskowanie. Dokładnie. Cleaner można też, wbrew pozorom, on jest podany z atomizerem, natomiast i też go często używamy, bo wtedy na zasadzie na mikrofibrę i przetarcie trochę bym powiedział szybkie przetarcie, szybkie odświeżenie. Ale oczywiście w pianowniczce. Ale można w pianowniczce. I też fajnie działa. Będą produkty w bańkach 20-25 kg do myjni bezdotykowych? W sensie chodzi o proszki do bezdotykowych? Nie, no myślę, że chodzi o... No po wszystkie produkty, jakie są, które są w 25-litrówkach, to wiesz, kilogramy, litrówki, o to chodzi. Się korzysta z proszków tam jednak. No, piana jest dostępna w 20-litrówce. Tak, mamy. Na razie innych produktów nie planujemy. Więc jeżeli są potrzeby, to piszcie. Zobaczmy, jakie zapotrzebowanie. Jeśli rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie, no to... Piszcie na maila. Tak, piszcie na maila z 1000 zapytań i wprowadzamy jutro. Na naszej stronie. Na naszej stronie. Zdenerwował się i zapomniał. Dobra. Czy planujecie dodać jakiś zapach do APC? Oraz czy shotfoam będzie zostawiał przyjemny zapach po praniu? Tak, znaczy nie. Po kolei. APC nie planujemy. Są APC zapachowe. Dla nas jakby nie widzimy sensu w budowaniu zapachu i... bo to jest produkt typowo do czyszczenia, tak? Jeśli chcecie skorzystać z czegoś zapachowego i po prostu bieżącego, to korzystacie na przykład z Inside Cleanera, bo on wyczyści różne powierzchnie, tak de facto. I tu macie zapach, macie nie z przesadzoną moc, a przy APC on jest specjalnie bezbarwny, specjalnie bezzapachowy, dlatego że jest do użytku profesjonalnego. Profesjonaliści APC lubią też... tak 10 godzin przy różnych zapachach, bo to też... No i APC też ma swój taki zapach charakterystyczny bardzo dla APC. No tak, większość tak, APC pachnie identycznie i dla mnie akurat ten zapach w żaden sposób nie przeszkadza przy pracy. Ważne, żeby za bardzo nie dusiło. Nie dusi, tak. No ale bo są niektóre takie naprawdę druga część męczące produkty. On pachnie wiśnią i on zostawia po praniu takie... Dla mnie marcepan. No, a dla mnie wiśnia. Bo to jest wiśnia z marcepan, to jest jak Coronado Sherry. Dobra. Z Kalifornii. To jest też. Więc pozostawia po sobie taki... Biorę trzy. Wiśnie ma marcepan. Będziesz wylewał, tak? Nie pij tego. A właśnie, co
zlocie jako perfum. No mieliśmy klienta, co na jakimś zlocie się Fahrenheitem pryskał, poszedł na imprezę. A, ale u nas często klienci, słuchajcie, wchodzą, mamy tam różne zapachy pryskane w testery w tych flakonach, no i zobaczymy. No ale tak, te niektóre zapachy się bardzo, bardzo podobają. Halo? Jedziemy dalej. Zróbcie odpowiednik softa, łożmista, kupię systemy. Widzę, że się spodobał produkt. To już mówiłem o tym. No ciekawy jest. Jest jedyny produkt z softa, który ostatnim czasem miałem okazję kupić jest i testować. Jest naprawdę. Zachwalałeś za bardzo. To też interior cleaner, tak? Tak. Tylko taki do wszystkiego razem z szybami. Taki. No, i działa. Rozmawiamy o klientach dzisiaj. Dobrze. Ale pozdrawiamy chłopaków z softa. Domem. Widzimy się w piątek oczywiście. I obserwujcie Instagram, bo będziemy w Berlinie. A no właśnie, razem z softem, jak już a propos softa. Dalej, pytanie pierwsze od Domela dzisiaj. Na akcesorii widzę, że macie super torbę na kosmetyki. Jakieś plany na inne akcesoria, pędzle, rękawice? Plany zawsze są. Ej, ale w ogóle ta torba jest naprawdę fajna. Weź pokaż ją, Kubuś. Ona jest generalnie chyba jedną z największych. Tam, no, czy największy, Gio ale większą, bardzo pojemnych, nie? Tak, no tam wchodzą litry z atomizerem przykręcone tak. Bez problemu. Pianownica tak. Ręczna wchodzi tak, bez problemu. Nie pamiętam drugiej części pytania. Aha, sorry. Idzie wozianka. Nie rzucę. Zawstydził się Kubunia. Synek. Słuchajcie, mamy tak, fajnie, bo tu chłopaki wymyślili z jednej strony tą boczną kieszonkę, ale to samo macie z drugiej. Nigdy nie wiadomo, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Jak tak, a jak to Tomek mówi, na brudne i na czyste fibry. Tak, na mokre i na suche w sumie. Tu są dwie, to jest też bomba, więc fajnie, bo jest jakby cała ta powierzchnia wykorzystana. No i w środku mamy te wszystkie gumy. Holdery, tak? No, profesjonalnie. No i fajne jest to chyba, przynajmniej mi się tak wydaje, że ona jest naprawdę sztywna, tak? Ona sobie stoi pusta i się nie załamuje. Więc jest też odporna na chemię, jest odporna na wodę. No jest rzepik ten, jest do rzepik bagażnika. Bo jedni nam pisali, że ich wkurza jak jest rzep, a drudzy mówią, że chcą rzep. No to jest rzep, nie ma rzepu. Super. Jest magia. Tak, więc i wchodzą wasze litrówki z atomizerem, tak, z tego co tak. Sprawdzałem, mierzyłem. Nawet pianownica się, znaczy nie chyba każda, bo te takie nie, wyższe, nie każda. Ale te litrówki... Ja mam, na sklepie u nas dokładnie opisaliśmy do ilu centymetrów tak naprawdę. Ta wchodzi. No, pokaż. Bez problemu. No, wchodzi. Zamykamy i zabieramy do domu. No, trochę tam wystaje gdzieś tam. Ten. Ale nie, o, zobacz. No. Jest git, nie? Wszystko jest przemyślane. No, ja mam trudne pytanie. Tak? Czy APC po zaschnięciu jest bezpieczny dla powierzchni mikrowanych? Jak Greenwill reaguje na felgach chromowanych, niezabezpieczonych żadną powłoką? Co do pierwszego pytania, nie dopuszczałbym nigdy APC do żadnego APC do wyschnięcia. Generalnie żadnej chemii nie powinniśmy dopuszczać nigdy do wyschnięcia. Ale nikiel, słuchajcie, anoda, goły aluminium, tak. Nie, uważajcie bardzo. No tam za bardzo nie ma jak ratować. Znaczy, no jeszcze goły aluminium uratujesz, anody już może być problem. No, więc to są powierzchnie, które naprawdę trzeba bardzo ostrożnie do nich podchodzić, żeby nie zrobić krzywdy, bo potem nie ma za bardzo odwrotu. Przede wszystkim nie zostawić do wyschnięcia. Natomiast no to jest też APC, które nie ma tam. Tych wszystkich największych syfów, które są w takich najmocniejszych pianach aktywnych, czy to APC, więc i tak jakby tu jest duży plus tak naprawdę, że nie ma dużo tych takich bardzo żrących substancji, ale no tak czy inaczej ja bym też bardzo, bardzo uważał. Jest bardzo mocne to APC, więc... Na zasadzie pracujemy z... Spukujemy. A clean wheel na? No, bo felgi chromowane, no to oczywiście. Chromowane, niezabezpieczonych żadną powłoką. To... Ale chrom tak naprawdę... No, chrom tak naprawdę chrom jest zabezpieczony zawsze, nie? On jest dosyć odporny, słuchajcie. Natomiast no też nie możemy zostawiać na długo. I jeszcze inaczej. Pytanie, czy mówimy o prawdziwym chromie, czy tym takim ala chromie dekorach, tak? Mhm. Które są... To nie jest chrom, to jest jakaś tam po prostu powłoczka, tak? Na felgach no to jest chrom, no to raczej tam nic nie powinno się stać, natomiast z doświadczenia wiem, że jeżeli na takich felgach chromowanych są już takie zanieczyszczenia, że nie wiem, deironizer nawet nie daje rady, tylko trzeba użyć mocnego kwasu, to zazwyczaj jest już przeżarta ta,
warstwa chromu i tak naprawdę nawet jeżeli to usuniemy, to mamy goły metal. Ja mam przynajmniej takie doświadczenia z tymi felgami chromowanymi. Niestety one są, no nie jest to jakiś tam odporny materiał. Tutaj lepiej daironizerem polecieć, jeżeli daironizer nie radzi sobie. Nie ma potrzeby nawet używania na tych powierzchniach takiego kwasu. Bo tak jak mówię, jeżeli już, to już jest i tak to wszystko przeżarte. Co tam? Co się zamać? Nie, czytam, dużo jest pytań, omijam, które nie są tak mocno na temat dzisiejszy. Jakie sanatorzy? 179 w tym momencie. Jutro może być więcej. Znaczy, chcemy wprowadzić tu jeszcze parę jakby usprawnień małych. Gdzieś tam nam sugerują właśnie odbiorcy, że można jeszcze coś z tym zrobić. I bardzo prawdopodobne, że przy kolejnej partii torb, no bo one są szyte nie przez nas w magazynie, tylko w zewnętrzną firmę, ale w Polsce, chcemy wprowadzić jeszcze parę takich drobnych usprawnień i to może rzutować na tą cenę, więc jeśli chcecie za 179, to kupujcie, bo to są ostatnie tak de facto egzemplarze u naszych partnerów, a jeśli będziecie chcieli tych usprawnień więcej i będziecie gotowi zapłacić za to troszeczkę więcej, to poczekajcie. Tak. No. Zdradził. Bo zaraz ci napiszą, że nie chcą sprawdzić. To... Zostało tak pół godziny mniej więcej, więc tak powiem, że jeśli ktoś ma jakieś takie pytania... Palące zwłoka. Ostatnia szansa dzisiaj. I kolejne pytanie. Citrus foam, a następnie clean tech cleaner zaszkodzi w jakimś stopniu woskowi? Czy citrus foam jest bezpieczny dla wosków? O citrus foam nie mówiliśmy. Czy nie, no mówiliśmy, ale to przecież ale to może coś tam powiem. Generalnie, jeżeli chodzi o citrus foama, no jest to piana zasadowa. Zasada z zasady, w momencie kiedy dostaje ruch mechaniczny, działa dużo mocniej, więc jeżeli ona będzie użyta zgodnie z etykietą, czyli będzie to stężenie odpowiednie i też będziemy się z nim obchodzić odpowiednio, nie doprowadzimy do jej wyschnięcia, zostanie ona spłukana pod ciśnieniem, nie powinna w żaden sposób podjadać wosków, no chyba, że mówimy tu o takich najbardziej delikatnych. Tak, tych letniakach. Tak jest. Natomiast no, my używamy bardzo często i generalnie. Ja myślę, że to jest tak. Mechanicznego, to tak. Mówię. No i musimy... Momentalnie wtedy zdejmiecie jakby tą hydrofobowość tak de facto, tak. Bo tak do końca tego wosku nie zdejmiecie, ale zabijecie to hydro tego wosku. Dokładnie. Ale dopóki jego nie ruszacie rękawicą, to nie ma szans. To jest tylko zmiękczenie tak de facto tego. No, tym bardziej, że i tak nie dojdzie nam do, jak jest bardziej zabrudzona tak, powierzchnia, to te środki powierzchniowo-czynne nie dojdą tam do tego wosku, tylko zatrzymają się gdzieś na brudzie, bo i tak nie domyją go do końca. Tak? Jasne, muszą go spełnić. Ale jeżeli ktoś chce myć dosyć takie czyste auto i co drugi dzień, no to wiadomo, że trochę szybciej mu wtedy może zejść. A jeśli chodzi o tech cleanera, no to w przypadku jako szampon, rękawica, czyli te 50 ml na 10 litrów, w żaden sposób jakby nie wpłynie na usunięcie nawet tych delikatnych. Tak, tych delikatnych wosków. Raczej może właśnie je troszeczkę wspomóc ich hydro. Tak, też tak większość wosków też ma kwaśny odczyn same w sobie, nie? Więc kwaśny szampon w teorii powinien być dla nich bardziej neutralny niż szampony neutralne, które mają te pH 7. No o szamponach można było dużo, dużo mówić, bo tak naprawdę mamy dużo neutralnych szamponów, ale są różnice w składzie i są jakby dopłukiwanie się powierzchni jest bardzo różne. Tak, czasem bardziej agresywne szampony są neutralne niż kwasowe czy zasadowe. No można zrobić bez problemu produkt, który będzie miał pH 7, tak, będzie szamponem i zdejmiemy nawet syntetyczne woski, tak, bez najmniejszego problemu. A w momencie, kiedy przykładowo mamy tech cleanera, który tam, nie wiem, tam 50 ml na 10 litrów wody, to jest jakieś 6 pH wtedy, nie? Tak. W przypadku tech cleanera. Tak, więc czy jako jest... szampon. Także no, on nie ma prawa zrobić jakichś większych krzywd. Szampon Swiss Waxa ma pH chyba 6,5. No, tak. No, bo to jest taki fajny ten. A Swiss Waxa, jeżeli chodzi o woski, można się pouczyć, więc jak oni mają 6 i to działa, to musi to działać. No. Tak, i też jest taki nisko pieniądze, no bo jednak te produkty kwasowe... Kwasowe, muszą się mnie pienić. Czy CleanWheel poradzi sobie ze smołą? Pytanie od pani Marii. CleanWheel ze smołą? Smołą nie. Nie, to nie ten typ zabrudzenia. No. Pamiętajcie, że produkty kwasowe, ja zawsze tak to obrazuję, działają na osady. Więc jak mamy jakiś osad, tak? Po prostu jakąś powłoczkę taką. Tłuszcze, że tak powiem. Tak. A jeszcze kolejny temat, smoła, no to są już jakieś... No tutaj jest dedykowany produkt do tego, czyli Tarent Glue. Smoła, no.
Póki co nie mam więcej pytań. O klitechę. No to dawaj, no co tam, jedziemy. Dobra, to polecimy od końca. Byle żeby nie pytali co jadłem, że taki duży jestem. Jak szybko usunąć hologramy na aucie. Interior dressing, czy będzie wersja bardziej matowa? Znaczy, to co widziałeś ostatnio, pamiętasz? To no, byłem dwa tygodnie temu, tak. To już jest taka. W sensie jest interior dressing jest właśnie taki. Okay. Zlikwidowaliśmy to świecenie na niektórych plastikach. Okej, okay. Ale przy tym, który jest? Tak. Aha, czyli zostaje będzie... jeden, jedyny interior dressing, który będzie jeszcze dobrze. Bardziej matowy niż był. No, czy matowy? No bo... To tak jak ty powiedziałeś, że to jest prawdziwa dopiero satyna. Tak. No to dobra, jest prawdziwa dobra. Satyna. Dobra. Może kiedyś zrobimy totalny mat, ale no na razie nie wiem. Dziękuję. No, są inne rzeczy. Okej. Okay. A czy te aktualne, co mamy, to już są w tej satynie? Tak. Dobrze. Na 100%. Dobrze. Anigdom. Jest, mamy satyn. Wszyscy mają. Nie no, bo takie bardzo przyciemniające produkty też się przydają, ale bardziej... Na te zniszczone tworzywa, na progi i tak dalej. No, no tak, ale wtedy możemy nawet sobie pozwolić. Ale tu też jest... kwestia jest tego, że jak go dwa razy bardziej, w sensie dwa razy go przytrzemy, to on troszeczkę no jasne. No i też tego. Dotarcie tego konkretnie spowoduje, że będzie jeszcze mniejsza satyna, jeszcze bardziej mat, więc... Tu można jakby sobie regulować jego wygląd, dotarcie i aplikację. Bo jak na... Więcej tego napyskacie, to możecie nawet gdzieś tam ten taki błyszczący, podbłyszczący osiągnąć. Jasne. Jedziemy, Pawciu. Dressing na bazie wody, ale nie wiem, który. Interior dressing. Tak, na bazie wody. Też odparowuję. Właśnie, dlatego dobre, pytania, to nie tamto, pod gradowiciem pytań. Dobra, pytanie, ostatnie pytanie na dziś. Nie, no co ty. Wojtek nie rób. Kalendarz spotkań na ten rok już. Gdzie oprócz Poznania można was spotkać w tym roku? Będziemy na Rejsizmie, będziemy w Knik for Car prowadzić dni otwarte. No generalnie reszta się zobaczy. Musiałbym otworzyć teraz kalendarz, bo tak z głowy nie pamiętam, ale mamy trochę tego zaplanowanego. No to wrzućcie to na fanpage. No. No wrzucimy. No właśnie. Tylko jeszcze go ustalimy do końca. Sprawa rozwiązana. No to będziecie aktualizować. Jest bardzo dużo, ale... A ja mam pytanie do Domela. Skoro tak pytacie o te imprezy, to ja mam do niego pytanie, kiedy on pojawi się u nas na Dniu Otwartym, bo obiecuję to od 6 lat chyba. Od kiedy jesteśmy i od kiedy mamy Dni Otwarte. Więc pytanie do Domela. W tym roku się musimy zobaczyć. Niech wpisuje od razu w kalendarz. Będę. No! Trzymamy za słowo. Bo my musieliśmy do Domela. No właśnie, my go odwiedziliśmy. Tak. Dobra, czyli skoro jest na bazie wody, czy jest mało śliski i można go używać na gumowe dywaniki, coś jak gumie od kocha? Czemu nie? Moim zdaniem nie jest to aż. Nie jest śliski. Śliski może nie będzie, ale to dalej nie jest. Ale to nie jest, no, to nie jest konkurent. Jest trochę śliski. O, na dywanikach gumowych w dalszym ciągu będzie trochę śliski. Są produkty bardziej śliskie, ale. Są też mniej śliskie. Ale są też mniej śliskie. Dokładnie. Tak. Będzie w tym roku wasze stoisko na German Fest? Nie wiem, bo u mojego wspólnika będzie pewne wydarzenie około maja, więc zależy jak gratulujemy. Wydarzenie przebiegnie, dlatego nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć po prostu. To może być na zasadzie takiej, że w ostatniej chwili się pojawimy, albo nie. Pytanie od Adama, chyba do Tomka. Czy uważają państwo, że wasze produkty są lepsze niż produkty konkurencji? Jeśli tak, to dlaczego? Nie, znaczy to, co mówiłem na początku. Nie ma czegoś takiego jak lepsze produkty od konkurencji. One dla ciebie mogą być lepsze, dla drugiego mogą być gorsze. Ty oceniasz ten produkt. Ja ci mogę powiedzieć, że są najlepsze na świecie, ale to są tylko moje słowa. Weź, sięgnij po jeden, dwa produkty, spróbuj, oceń, czy pasuje ci konsystencja, zapach, działanie, cena, wydajność. Wszystko też zależy od naszych potrzeb, tak naprawdę. Tak. Od lakieru, od tego, co chcemy zrobić, od naszej specyfiki pracy, bo jedni pracują na hali, inni tylko mają możliwość mycia na zewnątrz. W sumie jest to, co kiedyś też rozmawialiśmy na temat szamponów, że szamponów jest dziesiątki i jeden się będzie bardziej pienił, drugi mniej, jeden daje większą śliskość, inny bardziej domywa.
To jest właśnie wszystko po to, każdy patrzy na coś innego. Żeby dobrać produkt pod siebie, bo mój produkt, nasz produkt nie będzie najlepiej pieniącym się, najlepiej domywającym i wszystko naraz. Nie da się tego zrobić. Musimy pójść na pewne kompromisy, szczególnie kiedy chcemy osiągnąć pewną cenę. Bo możemy zrobić produkty, które będą miały ceny z kosmosu i wtedy rzeczywiście możemy mówić, że wow, nasz produkt jest po prostu przekozacki, bo 1 ml wystarczy, żeby wlać do wiadra i na 10 litrów wody. Tak, piniło, jak głupie będzie dobywało, ale nie o to chodzi. No wtedy szampon będzie kosztował 500 zł za pół litra. Tak. Nie każdy chce od razu tyle wydać, tak? Dokładnie. Dokładnie. Paweł, kiedy są dni otwarte? 11 maj. Już przybite, sobota. Tomasz, piona za zdrowy marketing w takim razie. Dziękuję. Detalierze napuszczają brody? Ja powoli. Nie, ja się specjalnie ogoliłem do odcinka. Dziary, dziary jeszcze, ale ja nie mam żadnych. Patryk ma. No. Mnie tam poskrobali. Jeszcze mówią, że łysym trzeba być też. To też już powoli. Myślisz, że ta czapka to tak, bo lubię? Nie, no dobra. To pewnie okej. O właśnie! Tak. Zdecydowanie. To od tego kwasu, który tak mocno zabija. Do producentów, do ciebie tam. Tak. Pracujcie też nad tymi produktami. Wyślę ci rachunek. Tak poważnie, takimi. Dobrze. Naprawdę tylko bezpiecznie. Pamiętajcie, że to będzie rzutowało na cenę. Dobrze, ale to będzie jakaś tak, inna linia. No. Tak. Zawsze ekologicznie. O, pojawił się, nie mam czasu na auto. Siema. Siema Tomasz. Zostało 14 minut, więc jak macie pytania o Klintecha, a nie o Kocha na przykład, to czekamy. Ale możesz Paweł powiedzieć, bo chyba w sumie coś tam możemy, czy wiemy, czy nie wiemy. Co sądzicie o paście Koch H9? Czy nadaje się do jednoetapowej korekty? Nie, absolutnie. Mieliśmy ten możliwość popracować, ale to dosłownie chwilę na targach w Frankfurcie w zeszłym roku tą pastą i rzeczywiście mocnąca została podniesiona wobec tej H8-ki. Finish mam wrażenie, że został na takim samym poziomie, chociaż wiadomo, że no, to był panel testowy i tylko na tym jednym elemencie kawałku to sprawdziliśmy, na ich gąbkach, więc no, ciężko coś tu jakoś dużo powiedzieć, ale tak, moim zdaniem takie pierwsze odczucie jest mocniejsze, a jednocześnie finish jest tak samo dobry. Natomiast mówiąc słowo finish przy H9, która jest mocno tnąca, nie mam na myśli tego, że możemy od razu sfiniszować, tylko że zostawia mało bałaganu. Tak? Moim zdaniem no, raczej nie da się osiągnąć taką pastą idealnego one-stepu. Tak, no, zawsze będzie szedł w kierunku cięcia. Dokładnie, dokładnie. Po to jest ta pasta, więc do tych wszystkich, którzy próbują robić one-stepy pastami tnącymi, twardymi gąbkami, nie idźcie w tą stronę, bo to może jakiś tam promil lakierów zdarzyć się takich betonów, że, ale to też może nie w połączeniu z tą najtwardszą gąbką, tylko raczej jakąś pośrednią, może by się udało to osiągnąć, tak? Tomasz. Kiedy pady do aplikacji zapachów od Klintecha? Pady do aplikacji zapachów? Jest pytanie. A, no to może jakaś jest nowinka. Nie no, nasze zapachy aplikujemy przez spryskiwacz. Dobrze. Różnica citrus oil, a citrus foam jaka będzie? To do ciebie bardziej pytanie. Tak, na pewno. Prełoż. Tak. Chodzi o no, tam jest właśnie to, co dzisiaj rozmawialiśmy. Tam jest produkt bardziej nastawiony na oprysk i spłukanie tak. niż na pienienie. Nasz jest bardziej nastawiony na pianę. Zdecydowanie. Shiny Garage bardziej pod oprysk, on z piany, tak, w formie piany tak nam nie działał. Natomiast porównując, robiłem takie porównanie, gdzie było to samo stężenie piana Klintecha i oprysk Shiny. To Shiny jednak ciutkę lepiej nam domywał, natomiast Shiny ma tam troszeczkę, jak się nie mylę, mam tam w tych notatkach moich magicznych, ale tam jest chyba trochę wodorotlenku sodu. Więc jest to już produkt taki z tych bardziej drżących. Co prawda nie ma tego bardzo dużo, ale jednak jest, więc samo to, mimo że to pH chyba tych produktów jest podobne. Nawet bardzo podobne, to jednak tam jest ten wodorotlenek, który jednak podnosi nam tą moc. Czy jest nam to potrzebne? No pytanie, co potrzebujemy, tak? I jeżeli mamy okres zimowy i naprawdę jest bardzo brudny lakier, mamy powłokę, okej. Okay. Ale już jeżeli mamy teraz, wchodzimy w ten okres wiosenno-letni, no to moim zdaniem bardziej citrus foam, który mamy ten kompromis między
tymi dobrym doborem, powiedzmy, tych komponentów, nie ma tam tego wodorotlenku, a jednocześnie mamy bardzo fajne do mycie, naprawdę fajne, bym powiedział, a produkt jest też bardzo bezpieczny dla powłok, w szczególności przy woskach, no to już o tym mówiliśmy, tak? Dokładnie. Idziemy do końca, spać. Tutaj już takie rzeczy. Po dwie sekundy. Doma jest spożywa alkohol, bo nawet wrzucam na Instagramie. Tylko wodą nas częstują domem. Tak? Domem przyjeżdżaj z tą flaszką. Tak. Jeszcze było też o pianach tylko, czy nadaje się do powłoki kwarcowej. Tak, nadaje się. Tak. No nawet wręcz jest wskazana. Dokładnie, to jest dobrze powiedziane. O, kolejne pytanie od Patryka. Co powiecie o tym? Black Gun na jednych oponach siedzi jak głupi, a na drugich nie ma go po dwóch, trzech dniach. Tak. Z każdym dressingiem tak jest. Tak, to jest tylko i wyłącznie kwestia opony. To dressing sam w sobie nie ma żadnego znaczenia, bo jakiego byśmy nie wzięli, to tak będzie. O, dobra. Fakt, że tak te mają 3 lata, ale to nie jest stara opona jeszcze. A to nie chodzi... Wyczyszczone idealnie kilka razy. To nie chodzi nawet o starość opony, tylko... Mieszanka gumy też producent. Tak, więc z niektórymi się lepiej kleje, z innymi gorzej. Właśnie nie, ja bardzo lubię Micheliny. Mi na Michelinach najlepiej siedzi, zawsze każdy dressing. Jakoś tak mam po prostu, że lubię Michelinę. Też naprawdę dobrze. Czy na Continentalach, no. Nie? Bo ona też ma taką specyficzną gumę. Continental jest taką miękką oponą, ja mam wrażenie. I fajnie przyjmuje te dressingi. Fajnie. Tak, a już na przykład, nie wiem, zawsze miałem problem z Bridgestone'ami. Bo tam to w ogóle, po prostu ten dressing wchodzi i koniec, nie ma go. Bo tak jakby można go kłaść 5 razy. Ale to też jest bardzo ciekawy temat, bo to też jest kolejna rzecz, gdzie poza samym produktem, sposobem aplikacji i doczyszczeniem ma jeszcze wpływ na to właśnie coś nowego. I znowu jest jakieś pole do popisu, żeby pokombinować, potestować, no i pamiętajcie też, że te efekty mogą być różne na właśnie różnych... Tak jest. To tak samo jak z plastikami wewnątrz, nie? Na jednym będzie rzeczywiście mat, na innym wyjdzie połysk. No a tutaj jest tak samo z oponami. No i też jakby... Profil opony też ma znaczenie, no bo inaczej będziemy odbierać ten połysk, satynę czy mat, tak? No i niskoprofilowa opona też szybciej przyjmuje te zabrudzenia, no bo jednak tego mięsa tam jest dużo mniej. No tak, dokładnie. Takie pytanie, czy wiosenne pakiety pielęgnacyjne będą w Cleantechu? Będą? Chodzi o jakieś te mini zestawy, tak? Więc będzie w przyszłości set. Będzie w przyszłości setbox. A ja tutaj proponuję, że zawsze wy możecie coś złożyć. My zawsze składamy, tak. No my raczej składamy po prostu do potrzeb naszych klientów, natomiast żeby było wiosennie i że się dzisiaj widzimy z wami, to myślę, że możemy od jutra zruszyć z jakąś promocją na Cleantecha. Dyrektorze Pawle. -100%. Ale to najpierw plus 200. Także obserwujcie jutro sklep, wrzucimy tam na pewno Cleantecha na promocję. Tak, od jutra, w sensie na tydzień, myślę. Chcecie się pozbyć towaru. Chcemy dać możliwość spróbowania waszych produktów. Można testować wtedy. Więc będzie większy rabat na pewno. Jakim produktem pielęgnować powłokę i ewentualnie podbić szklistość? Już takie pytanie na temat, ale zostało nam 8-9 minut. Sekund. No tak, no jeżeli byśmy mieli z tych dwóch tutaj, mówimy o Cleantechu, to Easy One też. No, on ma lżejszą konsystencję po prostu i nie zrobi nic złego tej powłoce. Generalnie tak dla zasady najprościej sobie to porównać w ten sposób, że niebieski do wosków, różowy do powłok. Koniec tematu. Najprostsze rozwiązanie. Tak w skrócie. Zapamiętajcie. Bardzo mocnym skrócie. Zapamiętajcie. Albo konsystencja. O, jeszcze domy nie śpi. Ostatnie pytanie. Ostatnie z ostatnich. Gdzie widzicie siebie za 5 lat? Co was interesuje i w którą stronę chcecie iść? Powłoki? Woski? Coś unikalnego, innego? Na czym chcecie się skupić? Super pytanie. O Boże, 5 lat to jest strasznie niedaleko. No ale wiadomo, na zdobycie całego rynku polskiego. No właśnie zdobyłeś. Punkt. Nie no, żartuję. Tak serio, to no, chcemy poszerzać tą gamę produktów cały czas, tak, żeby nie stanąć w miejscu przede wszystkim. Chcemy, wiadomo, że w pewnym momencie ta gama produktów się musi skończyć, ale to nie znaczy, że nie możemy na przykład wprowadzić produktów właśnie bardziej przyjaznych dla zdrowia,
które będą powiedzmy też gdzieś tam cenowo i inne. Na ten moment o woskach twardych nie myślimy, no ale może kiedyś nam coś strzeli do głowy i zmienimy zdanie. Więc to jest. A co z powłokami? Z powłokami to też jest odległy temat, o ile. To też jakby my staramy się dostosowywać do rynku i do potrzeb. Jeśli widzimy też, że te powłoki, to jest coraz większy boom na te powłoki, tak? Dlatego też nasze te produkty są przyjazne tym powłokom, bo ten chociażby szampon, Easy One, to są takie produkty, czy piana aktywna, to są takie produkty, które bardzo się lubią z tymi powłokami, więc to jest jakiś tam dla nas kierunek i naturalną rzeczą powinno być wprowadzenie także powłok kiedyś, ale no mówię, to jest bardzo odległa przyszłość. W sumie dużo też zależy od Was i od Waszego odbioru, bo jeśli rzeczywiście te produkty będą w coraz większej ilości studiów czy właśnie u klientów, to my też będziemy mieli szansę na szybszy rozwój, tak de facto. No. Na tym ja tylko życzę, żeby było jak najwięcej wyjątkowych produktów, bo o to trochę ciężko w dzisiejszych czasach, gdzie tych marek jest po prostu bardzo dużo i dużo często mamy produkty taka jest filozofia od samego początku, żeby no właśnie gdzieś tam się... Dlatego te premiery też nie następują co miesiąc, co dwa, czy tych premier na razie nie było wiele, bo po prostu nie chcemy robić kopii innego produktu. Jeden do jeden, czy nawet blisko. Tak? Chcemy, żeby testujemy, próbujemy. Miał jakieś swoje takie odznaczone piętno, że coś tam jest innego. No dobrze. A jesteście tylko w Polsce, czy nie, wychodzicie już? Nie, jesteśmy już w coraz większej ilości krajów, bo na Słowacji się bardzo dobrze przyjęliśmy. Pozdrawiam w ogóle ze Słowacji. Tak, właśnie. O, pewnie Adrian Pelech nas ogląda, pozdrawiam. Jesteśmy w Belgii, gdzieś tam oczywiście Belgia, no to Holandia. Tam może nie jesteśmy jeszcze znani, ale nasz dystrybutor się bardzo stara i fajnie gdzieś tam rozpoczyna swoje działanie. Trafiliśmy już na Bułgarię, trafiamy w tym momencie tak de facto do Czech, Rumunia jest nami zainteresowana, Niemcy, więc dzieje się dużo. Fajnie. W tym roku szczególnie, więc mam nadzieję, że Europa jest nasza. No co dalej, mamy jeszcze świat. Tak. No ale Ameryka to już bardzo chyba trudny rynek, bo tam powiedzmy, że... No pchać się tam z polską chemią no, trochę tak. Nie ma większego sensu. Koszt... zobaczymy. No... A jakiś mix Techninera z Dajronem, takie dwa w jednym kombo? Pomieszaj. Ja nigdy nie próbowałem. Ja mogę tutaj polecić, żeby spróbować sobie taką formę aplikacji, że w momencie, kiedy mamy już auto po pre-washu, wrzucamy sobie Dairona na auto, on już tam powiedzmy leży te 10-15 minut, popracował, to zamiast go spłukiwać, spróbujcie sobie go najpierw po prostu wziąć tych cleanera i umyć auto rękawicą w tym momencie, z leżącym Daironem na aucie, bo tak samo jak przy kołach, w momencie kiedy zaaplikujemy Dairona i popracujemy pędzlem, to krwawienie tak jakby rośnie, jest tego coraz więcej. Mhm. Czyli po prostu ten ruch mechaniczny powoduje, że wzmacnia usuwanie tych zabrudzeń metalicznych. W momencie kiedy tym techem umyjemy auto, na którym leży iron, no jest moim zdaniem dużo łatwiej usunąć większość tych zabrudzeń metalicznych, no i jedno pukanie mniej, więc finalnie tak. Dekontaminacja trwa krócej. Zaszczędzona woda. Z drugiej strony my też mamy taką filozofię, żeby to auto, że tak powiem, taplać właśnie w różnych produktach, czyli w kwasach, i w zasadach, i w neutralach, bo to po prostu wynika z zanieczyszczeń też, które są na lakierze. Usuwania tych właśnie zanieczyszczeń, więc polecamy takie mikstury, ale już powiedzmy aplikowane po kolei, ale nakładane na siebie. Ja takie dziwne pomysły mam ze względu na to moje lenistwo, o którym wspomniałem na samym początku. Nie, to my jesteśmy stworzeni dla Ciebie. Tak, okay. Dokładnie, dlatego ja się tak polubiłem. Zmienimy hasło na stworzone dla lenistwa. Clean Tech Company. No nie ma więcej. Nie ma więcej pytań. Dobrze. Co? Wystąpili. Paweł Nowicki, Tomek, Tomasz Król i Patryk Śliwiński. Dziękujemy. Garaż. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Chłopaki mieli bardzo, bardzo długą drogę do nas, ale udało się nam spotkać. Przyjechali specjalnie dla Was na te dwie godziny. Ja 5 raz... godzin jazdy w jedną stronę. Dla dwóch godzin. To ja się nocuję. 5 godzin, 2 godziny. Nas jest dwóch.
Sobie także dużo pracy. Jeżeli będziecie mieli jeszcze dalsze pytania, live będzie od jutra oczywiście, albo już od dzisiaj nawet dostępny, żebyście mogli ponownie je oglądać, do nich wracać. Jak macie jakieś pytania, to piszcie tam. Możecie pisać też do Patryka, do Tomka. Zapraszamy jak najbardziej. Zapraszamy na targi przede wszystkim do nas na stoisko w Poznaniu, które są już w przyszłym tygodniu. Tak jest. A do nas 11 maja na dzień otwarty. No i oczywiście zawsze zapraszamy Was do nas, do Macierzysza, do naszego sklepu na pogaduchy, dobro zakupy. Dobre mają pączki, dobro i mają ostry kawę. Sos. Kawa zawsze u nas w każdej. Co ja jeszcze jadłem? W każdej ilości. Dobre obiady. Dobre obiady są też. Sos pochwał. Nie jadłem jeszcze. Sos bardzo dobry. Sos na ostro. Tak. Swojsko tu jest bardzo. Swojsko. Dzięki jeszcze raz za uwagę i dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.